10 minut starczy. Zawitam wszystkich, którym chciało się przyjść po rzeźbieniu, nie wiem czy jeszcze na godzinę, półtorej Javą. Nazywam się Sławomir Sobutka i chciałem się powiedzieć o wstrzykiwaniu zależności ogólnie, jako zobaczymy pewne sposoby na architekturę, podejście do projektowania systemu. Oraz chciałem poprzeć to coś przykładem akurat w Springu, ale Spring tutaj nie jest wymagany, chodzi mi o ogólnych mechanizmów. Prezentacja będzie miała charakter bardzo podstawowy i ogólny. Przy założeniu, że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, chciałbym się zorientować, o co chodzi, jako po prostu tylko wstęp do jakichś tam dalszych poszukiwań lub ewentualnie dalszych prezentacji, tym powiem później. Więc na początek może pytanie, kto w ogóle spotkał się ze Springiem, używał tego? No dobra, to się złe założenia zrobiło. Dobra. Wstrzykiwanie zależności, to gdziekolwiek, jakkolwiek to używa. Okej. No nic, myślę, że nie będziemy się nudzić na tego. Więc tak, o czym chciałem powiedzieć. Na początku postawiłem sobie problem. Tak jak każda prezentacja, więc zbudowała na początku stanie problem, który ma was uwieść i chcecie się dowiedzieć, jak go rozwiązać. Więc zobaczymy sobie później możliwe rozwiązania, jak można sobie poradzić z zależnościami, o ile wcześniej dowiedziemy, że zależności są w ogóle problemem, tak? I przeglądając jakieś tam rozwiązania, mam nadzieję, że odkryjemy inversion of control i jego jakąś tam reifikację w wstrzykiwaniu zależności. Gdy zobaczymy więcej, jak to, o co chodzi, jaka jest idea, że tak powiem, sama koncepcja tej architektury, zobaczymy sobie, jak to się robi w Springu. Więc będziemy jakby przegląd takich podstawowych rzeczy, powiem sobie o ograniczeniach tego rozwiązania, o jego zaletach. I tak będzie pierwsza część, czyli samo wstrzykiwanie zależności. Natomiast później przejdziemy trochę dalej, zobaczymy, czym tak naprawdę jest Spring, bo to nie chodzi tylko o wstrzykiwanie zależności, to jest, tak zobaczymy później, tylko baza do czegoś naprawdę większego. Żeby powiedzieć, czym jest Spring, musimy sobie odróżnić Enterprise Java od Java Enterprise Edition. No i na koniec, żeby nie zakończyć jakoś wspaniale, pokażę bardzo podziwiać to środowisko Spring IDE, które tam pomaga zarządzać zależnościami i innymi rzeczami. Więc tak jak powiedziałem, prezentacja będzie miała charakter dosyć podstawowego wstępu do zagadnienia, ale też dla tych, którzy spotkali się z tym, jak widzę, większość, przygotowałem parę zagadnień oznaczonych tą kończynką, żeby to było całkowicie wiosennie. Ten temat trochę bardziej zaawansowany. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, o co chodzi, czy nie przemawia, to jest całkowicie normalna, naturalna rzecz, to taki był cel. Jeżeli ktoś już spotkał się z Springiem i tak dalej, powiem sobie trochę więcej. Widać coś na tym tle w ogóle. Jest takie wiosenne, żeby się powstrzymać. Ok, także taki jest plan. Więc idźmy po kolei. Najpierw przykład. Miałem problem, jak znaleźć przykład, który jakoś porwie was i pokaże, że zależności są naprawdę ważnym problemem. Ja nie wymyśliłem czegoś, tylko niestety mam ten klasyczny przykład, który na co dzień wszyscy w mniej czy takim innym stopniu walczą, czyli klasyka ze wszystkich przykładów. Mamy zamówienie, które musimy złożyć. Ponieważ troszkę sobie zamknięć object oriented te sprawy, więc sobie wydzieliliśmy politykę wyliczania podatku oraz sposób zapisywania tego zamówienia, czyli nasz serwis, troszkę proceduralnie, ale trudno, nasz serwis na początku wyliczy sobie podatek, a później go wyliczy podatek na danym zamówieniu, a później zapisze to zamówienie gdzieś tam. Czyli nasz wspaniały proces biznesowy polegający na wyliczeniu i zapisaniu rozdzieliliśmy sobie na takie oto obiekty. Można to traktować, powiedzmy, jako diagram godny analityka. My potrzebujemy czegoś lepszego. Podążając za wytycznymi object oriented, zahermetyzowaliśmy sobie sposób wyliczania pod interfejsem. Mamy jakieś trzy sposoby wyliczania, które zakładamy, że nasza aplikacja będzie się rozwijać. Będziemy teraz nie tylko w Polsce, również w Uzbekistanie i Papui Nowej Gwinei, więc mamy trzy różne polityki wyliczania podatku, charakterystyczne dla naszych klientów, przykryte interfejsem, który hermetyzuje różne tam zmienności.
No i mamy jeszcze interfejs dostępu do danych, który zapisuje te dane, czy odczytuje przed Hibernate, jak również jakkolwiek to brzmiało bez sensu do XMR. Po co ale to wygląda? No i w dalszym ciągu idea jest taka sama. Mamy jakiś serwis, który tutaj jest przykryty interfejsem, to jakaś jego jedyna implementacja, innych nie będzie, nie oszukujmy się, która pracuje na tym obiekcie biznesowym. I tak jak wcześniej, tutaj mamy linkę polityka wylicza podatek, natomiast DAO zapisuje. Wyżej zakomentowałem dwie takie linijki dla tych, którzy by się przyczepili do tego proceduralnego podejścia. Możemy również zrobić coś takiego, że zamówienie, ustaw politykę, a później zamówienie, wylicz się. To będzie bardziej brzmiorentet, ale nie chcę tutaj motać. Trzymajmy się tej proceduralnej wersji niżej, czyli polityka wylicz, a następnie DAO zapisz. Ok, więc tak wygląda nasz problem z grubsza. Czy więcej jest jasny, bo chcę, żeby każdy zrozumiał, bo on będzie się ciągnął z nami do końca tej prezentacji, będzie więcej przykładów. Ok, wszystko jasne? Jeszcze raz. Wyliczamy podatek, zapisujemy jakiś podatek. Wszystko jest wyenkapsulowane na zewnątrz, więc mamy zależności. Nasz serwis zależy od tej polityki, od tego DAO. Oczywiście dobra praktyka mówi, żeby zależności było jak najmniej. No to niestety, zależności same w sobie nie są złe, one muszą być. Natomiast jeżeli są zahermetyzowane pod interfejsami, jest to do przyjęcia, fajnie to wygląda. Ok, więc tak wygląda nasz problem. Mamy zależność serwisu od dwóch jakichś innych obiektów. Czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy sobie komponent wyliczający jakieś tam zamówienia, serwis, który zależy od dwóch podkomponentów z charakterystycznych gdzieś tam dla klientów czy tak dalej. Ok. Jak można sobie z tym poradzić? Więc jeżeli już w ogóle doszliśmy do tego, że mamy zależności, że sobie wydzielamy obiekty na zewnątrz, wszystko dobrze. Już świadczy to jakieś tam dojrzałości. Ok. Jak to można zrobić? Można to zahardkodować. Po prostu tutaj kawałek strzępy kodu z poprzedniego slajdu. Jeżeli mamy metodę zrób zamówienie, która korzysta z polityki i DAO, no to pytanie, skąd się weźmie ta polityka i skąd się weźmie to DAO? W pierwszy sposób hardkodujemy. Tak naprawdę w tym miejscu akurat interfejs nie ma żadnego znaczenia, są niepotrzebni, ponieważ tak nie korzystamy z abstrakcji. Jest to rozwiązanie, które możemy spotkać, co wtedy, gdy się zmienia wszystkie, gdy jeden nasz klient ma taką politykę, drugi siaką. No, widziałem rozwiązanie takie, że przy hardkodzie nie przyjmujemy się tym, robimy nowego brancha w CVS-ie i w jednym branchu mamy kod z takim obiektem w innym, z innym. Hej, sorry chłopaki. Ale dobra, załóżmy, że jednak poleganie na CVS-ie, swoje czy tamkolwiek nie jest fajne, więc sobie robimy jakieś ify czy tam switche. Więc jeżeli nasz klient, tutaj jakiś tam magiczny warunek jest jakiś, to on chce zapisywać do bazy, a inny nasz klient chce zapisywać do XML-a. Ok, też widziałem takie systemy. Oczywiście działa, działa. Idąc dalej, oczywiście rozwijając się i tak dalej, zaczynamy to enkapsulować. Słyszeliśmy o fabrykach, więc sobie to te całe magiczne ify czy switche wrzucamy gdzieś tam do fabryki. Tam to jest schowane. Lub idąc jeszcze dalej, zauważamy, że zbyt często musimy przekompilowywać kod, więc tak naprawdę nasza fabryka staje się abstrakcyjną fabryką. Korzystamy z tego wzorca i sobie w środku czytamy na przykład konfigurację XML-a czy cokolwiek. W jaki sposób fabryka jest w stanie zorientować się, jaką instancję tej zależności stworzyć i ją tutaj sobie zwraca. W dalszym ciągu jest to niefajne, ponieważ każdy nasz obiekt, który zależy od innych, musi mieć w sobie taki sztuczny kod. Zresztą nasze obiekty powinny być business oriented, nie powinny zajmować się jakimiś tam technikaliami pozyskiwania zależności. To chyba nie jest rzecz, no ale jeżeli już mamy takie podejście, nie jest najgorzej. Już jest, możemy być siebie dumni, a przynajmniej nie powinniśmy się wstydzić. Dla dopełnienia gdyby przykładów powiem coś, co widziałem też jakiś czas temu. Dyrektywy kompilacji. Otóż widziałem system, w którym bardzo, bardzo światły człowiek w sumie tutaj porobił takie rzeczy. Włączył sobie dyrektywę kompilacji i jeżeli mamy Sybase'a, to rób DAO do Sybase'a, a jak inny przełącznik w kompilatorze, to rób DAO tam do czegoś innego. I teraz, gdy potrzeba wersji na inną bazę, to okej, przełączamy przełącznik w kompilatorze, kompilujemy wszystko nowo, mamy wersję na inną bazę. Jak ostatnio widziałem tego człowieka, zrobił karierę w Microsoftie.
No, na szczęście w C-Sharp się bawił, w Java oczywiście na szczęście nie mamy takich rzeczy, ale jest na jakiś sposób, tak, radzenie sobie z zależnościami. Okej, okay. No to chyba jest dowala, wywalmy to. Jeżeli żadne z tych sposobów, to jak? Pomysły? Konstruktor. Konstruktor, okej, okay, czyli? Parametr konstruktora. Czyli nasz obiekt nie jest odpowiedzialny za pozyskiwanie zależności, lecz dostaje z zewnątrz. Mhm. Brawo. O to chodzi, zróbmy to z zewnątrz. Czyli nasza klaska w tym miejscu wcale nie tworzy sobie DAO, nie pozyskuje go w żaden sposób, lecz ma setter, który pozwala na setter czy konstruktor, wszystko jedno, to jest ta sama klasa rozwiązania. Ma, że tak powiem, otwór, przez który możemy wkładać te potrzebne komponenty. Ok. Więc tak to wygląda. Zauważmy, że ten setter jest w implementacji, nie w interfejsie, ponieważ jest to cecha tej szczególnej implementacji serwisu, że potrzebuje DAO. Inne implementacje mogą jakoś inaczej to utrwalać, nieważne. One mogą nie potrzebować DAO. Ta szczególna implementacja potrzebuje DAO, do tego ma setter, więc przychodzi to z zewnątrz. Okay? Więc brawo dla kolegi, ponieważ właśnie odkrył inversion control. Kto by się spodziewał po tych wszystkich rozkminach z interfejsami? Ok, plus 10 do respektu mimo wszystko. Więc odkryliśmy inversion of control. Co to właściwie jest? Jest to zasada, która nakazuje odwrócenie standardowego myślenia. Standardowe myślenie ma coś takiego, że mamy sobie jakiś kod biblioteki czy czegokolwiek, który dostaliśmy skądś i używając tego kodu budujemy sobie z tego naszą aplikację. Natomiast inversion of control chodzi o odwrócenie tego toku myślenia. Mamy już gotowy kod, który robi od początku do końca to, co trzeba zrobić, natomiast ma w środku pewne braki, pewne rzeczy, które to my musimy sobie dodefiniować. Lub jeżeli jesteśmy producentami tego kodu, zostawiamy komuś do definiowania. Czyli jest to zorientowane na abstrakcyjne rozwiązanie problemu. Tak jak frameworki działają, prawda? Mamy od góry do dołu pewien standardowy przebieg, natomiast w pewnych miejscach zostawiamy miejsce na uszczegółowienie. To pozwala nam tworzyć jakby komponenty reużywalne. Dlatego reużywalne, ponieważ szczególne aspekty są niezimplementowane. Są po prostu, zostawiamy miejsce na podłączenie jakby pluginów, które zajmą się tymi szczegółami. Tak jak tutaj podłączaliśmy, komponentem był ten serwis robiący zamówienie, natomiast podłączaliśmy sposób liczenia podatku i podłączaliśmy sposób utrwalania tego. Więc możemy stworzyć firmę, która produkuje komponenty do zamówień, natomiast szczegóły tam wyliczania zostawiamy klientom, którzy to nas kodują. Okay? Więc jest to raczej deklaratywne niż imperatywne podejście. Dostaliśmy pewien komponent i teraz deklarujemy, z czym on współpracuje. Czyli odwracamy kontrolę. Jeżeli kogoś to nie przekonuje, jest to intuicyjne podejście, zasada Hollywood, nie dzwoń do nas, my zadzwonimy do Ciebie. Do on przychodzi na aktor, na casting. I zadzwonimy do pana, ja mam telefon, no tak? Z jakiego to filmu notabene? Tak, ja płaczę, ty. Czy prawda? Ok, więc jest to inversion of control. Jest to ogólne podejście budowania architektur systemów, czyli ogólny problem, zostawiamy abstrakcyjne jakby miejsca na podpięcie szczególnych, rozwiązanie szczególnych problemów. Więc tak. Teoretycznie odkryliśmy pewną zasadę, jak można fajnie budować systemy, jak można to zrealizować. Więc tak, jedno podejście, mówię tak, ok, skoro gdzieś wyżej muszę poskładać mój serwis i włożyć do niego jakąś politykę, jakieś DAO, więc wyżej nad nim jest GUI, tak? Więc gdzieś w GUI, w okienku powinienem sobie stworzyć serwis, poustawiać mu DAO i politykę i zrobić co trzeba, tak? Więc jest to zrobione z zewnątrz, prawda? Proszę Państwa, nic bardziej mego. Bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Ponieważ GUI oczywiście nie służy do tego typu rzeczy. GUI służy do logiki prezentacji, czyli rysujemy okienkę, rysujemy kontrolki, wkładamy tam logikę prezentacji typu jeżeli już kogoś ma się urodziny, to wyświetl mu butelkę whisky. Jeżeli zamówienie jest przetrenowane, podkreśl go na czerwone i tak dalej. Tego typu logika tam siedzi. Więc na pewno nie powinna tam siedzieć logika składania naszych obiektów. Nie do tego służy GUI. Okay. Tak naprawdę potrzebujemy wstrzykiwania zależności. Wstrzykiwanie. Więc tak, potrzebujemy jakiś byt, jakiś kontener, który ma takie zadanie, że
gdy ktoś, znaczy to jest akurat taki przykład, że ktoś prosi kontener o jakiś obiekt. Ten kontener do swojego działania potrzebuje konfiguracji, którym powiemy mu, co to znaczy ten obiekt. Prosimy o obiekt do jakiejś nazwy, natomiast kontener patrzy do konfiguracji i szuka, jakiego typu jest ten obiekt, którego szukamy. Znajdzie sobie typ, znajdzie sobie w konfiguracji, od czego on zależy, ewentualnie rekursywnie, od czego zależą te inne zależności. Wszystko sobie pokonstruuje, bo będzie znał typy z konfiguracji, złoży to do kupy, czyli te setery sobie podpala w środku i na koniec kontener zwróci nam obiekt, który tak naprawdę będzie implementował interfejs jakiś tam. Nie będziemy w ogóle wiedzieli, że jest to gdzieś tam poskładane. To po prostu ma jakiś interfejs i ma działać. Koniec. Nieważne, jakie są pod spodem zależności. Jest nieistotne. Więc taka jest ogólnie idea wstrzykiwania zależności. Czyli mamy coś, co wstrzykuje. Wszyscy na pewno skupili się na tym dorodnym słoiku, w którym siedzą POJOS. Plain All Java Objects. Czyli obiekty, akurat w Springu, które nie muszą implementować żadnych magicznych interfejsów, nie muszą dziedziczyć po żadnych specyficznych klasach, nie muszą mieć tu specjalnych, zwykłe klasy z zwykłymi metodami i dobry kontener wszystkie zależności, taki jak ten, bardzo dobry, potrafi sobie poradzić z POJOS, czyli z czymś, co jest kompletnie nijakie, zwykłe, tak? Więc taka jest idea tego wszystkiego. Jeszcze zanim przejdziemy do przykładu, chciałem wyjaśnić pewną rzecz. Też często mówi się zamiennie Inversion of Control, Dependency Injection. Nieraz, nie wiem, czytałem jakieś materiały, rozmawiamy, ludzie używają tych słów wymiennie. Czy nie jest tak? Inversion of Control jest ogólna idea, tak jak powiedziałem na początku, idea budowania architektur. Czyli obracamy standardowo kontrolę, budujemy reużywalne komponenty, gdzie deklarujemy jakieś tam zależności na przykład. Natomiast możemy urzeczywistnić tą ideę na podstawie, znaczy w różny sposób. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia inversion of control jest wstrzykiwanie zależności. Innym może być oparcie systemu na zdarzeniach. Naprawdę dla mnie czystym ziszczeniem tej idei jest aspektowe podejście. Oraz Monad. Kto wie, co jest Monad? To gdzieś z programowania funkcyjnego jakieś. Dokładnie. Takie... Nie wiem, co to jest. Ja też nie wiem. Znalazłem to na wiki. Monad to jest abstrakcyjna struktura danych w językach funkcyjnych, która to jest struktura wpisuje funkcję, coś takiego. Nie wiem, nieważne, co to jest. W Java tego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wstrzykiwanie, co? No to będzie to operator. Być może tak. Nie wiem. Wstrzykiwanie zależności, jeżeli już skupimy się na tej konkretnej weryfikacji inversion of control, ma swoje różne implementacje. Na przykład kontener Springa, na przykład w Simie. Jak widać, jest to bardzo popularne, nawet Sim teraz tego używa w trochę bardziej zaawansowany sposób. Google ma swój framework, jest jakiś Pico container, bardzo lekki, można tego używać nawet w midletach, na komórkach to nie jest, spokojnie działa. HiveMind, tego właściwie się nie używa, gdzieś tu są niszowe produkty, to ze względu na markę, pewnie ktoś będzie używał, tutaj Sim wiadomo, no i Spring, nie wiem, który był pierwszy, chyba to. Ok, więc po prostu, żeby jakoś usystematyzować technologię, żebyśmy więcej nie mylili się między tym a tym. Okay. Czas na przykład. W dalszym ciągu jesteśmy w kontekście naszego zamówienia, podatków, jakichś tam rzeczy. Dobrze, więc widać coś. Jak nie, to będę próbował coś zwiększyć. Okej, okay, dla mnie jest okej, okay, muszę... Dobrze, teraz jak się zwiększa czcionkę w drzewku? Window preferences. Aha. Pisz font. Zmieniaj. Okej. Okay. Basic. Tekst. Tekst? Font? Tak? Okej, to jest kod. Będzie lepiej, a drzewko? Po lewej? Pewnie nie basic, tylko... No nic, dobra, nie będziemy na to tracić czasu.
Natomiast może popowiadam, co tutaj widać i uwierzycie mi, że to widać tutaj. Więc tak, mamy projekt, który ma strukturę Mavena, ale nie używam Mavena, bo jeszcze Anuć Widelec jakby nam nie wyszło na prezentacji, byłoby kicha. Z Mavenem zawsze jest. Więc mamy tak. Mamy sobie projekt, który ma jakieś tam pakiety org, slavic, project 1, mamy pakiet dla DAO, dla logiki. W DAO mamy interfejs, który pamiętamy, i mamy pakiety na implementację XML-owego zapisywania danych i Hibernate. Logikę podzieliśmy na logikę aplikacji, gdzie jest ten nasz serwis, i logikę biznesową, gdzie mam naszą encję, order oraz polityki. Może tylko zobaczymy sobie kod tego serwisu, ponieważ tutaj się wszystko rozgrywa. Więc tak, nasz serwis jest bardzo prosty. Ma sobie DAO, to jest interfejs. Ma sobie politykę, to też jest interfejs. Więc jego metoda biznesowa jest, no, póki co dosyć prosta. Polityka wylicza podatek, DAO go zapisuje. Oczywiście tutaj dorzucimy dużo więcej super spy logiki, którą codziennie mamy, z którą mamy do czynienia, która jesteśmy dumni, jesteśmy programistami. I setery, które pozwolą wstrzyknąć właśnie te dwie zależności. Okay? Czy pokazywać interfejsy polityki i DAO? Nie. Dobrze, nie tak. No i mamy jeszcze aplikację konsolową, to będzie powiedzmy nasze GUI, która wygląda tak oto. To jest, od razu znaczy, jeden bardzo specyficzny przykład, w jaki sposób można to robić w aplikacjach takich standalone. Tak naprawdę w aplikacjach webowych robimy to inaczej, zaraz pokażę jak. Natomiast z tego co wiem, używałem Swingu, jest jakiś sposób integracji Springa ze Swingiem, także nawet tego typu kodu pewnie nie będziemy pisać. Niestety nie chciało mi się sprawdzić, jak to się robi. Więc generalnie tak, tworzymy sobie kontekst aplikacji. I tutaj mamy jakąś tam specyficzną podklasę tego interfejsu. Zaraz pokażemy, dlaczego on jest bez sensu. I jako argument sprzedajemy jej nazwę pliku konfiguracyjnego, w którym siedzi ta nasza konfiguracja naszych zależności. Tak? Możemy podać tutaj wiele plików, w tym momencie podaliśmy tylko jeden. To jest akurat kontekst class path XML, czyli on jest na tyle cwany, że wyszuka sobie tego XML-a na class path. Gdziekolwiek by on nie siedział, ta klasa go znajdzie i zaczyta całą konfigurację, którą zaraz sobie omówimy. Jeżeli mamy kontekst, tak naprawdę używamy fabryki Beamów. Tutaj sobie podstawiłem, ponieważ application context, ten interfejs rozszerza, interfejs Beam Factory, także używamy już fabryki, to nie ma znaczenia w tym przykładzie. Użycie jest bardzo proste. Z fabryki biorę sobie bina o jakiejś tam nazwie. Doskonale wiem, jakiego jest typu, więc go sobie rzutuję na interfejs i robię co trzeba. Więc tak wygląda użycie, najprostszy sposób użycia naszego kontenera. Ja jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, która jest, świadczy o czymś niedobrym. Kiedy zobaczymy class path XML, coś tam, zobaczmy sobie drzewko dziedziczenia. Jak widać, ktoś, kto projektował Springa, nie słyszał o strategiach, ponieważ... zaraz, co innego, pokażę, gdzie jeszcze gorzej. Dobrze, mamy interfejs application context, w którym mamy konfigurowalny i webowy. W konfigurowalny mamy abstrakcyjny, jak również konfigurowalny webowy. Więc już widzimy, jak ktoś zrobił eksplozję bytów. W webowym mamy konfigurowalny webowy, coś tutaj podobnego do tego. Się bardzo mnoży, ktoś tutaj popadł, tutaj będzie dużo więcej fajnych. Jeszcze. Zamiast zrobić jeden application context i zrobić dla niego strategię zdobywania konfiguracji, to nie, lepiej zrobić 15 klas. Ale już dobra, nie śmiejmy się ze Springa. Co gorsza, to nie jest jedyny przykład, który Spring istnieje. Jest tego mnóstwo. Dziczenie jest złe. Widać. Dużo dokładali z czasem i zmiana na strategię byłaby jakby już niekompatybilna wstecz. Jak chcesz zaimplementować strategię, to musiałbyś 5 klas zrobić taką maszynę. Znaczy jest łatwiej zacząć zawsze z takim czymś, prawda? Tutaj na tej bariery zrozumienia struktury. Ale racja, argument ze wsteczną kompatybilnością jest tym bardziej słuszny. Pewnie tak to było i tego się trzymałem.
na obronę chłopaków Springa. Więc tak, mamy nasz serwis. Zauważmy, że nigdzie nie importujemy niczego, co jest związane ze Springiem. Nasz kod jest czysty. Zajrzyjmy sobie na przykład do DAO. Po prostu zapisz zamówienie. Zobaczmy sobie. Jedyna implementacja jest XML-owa. Zapisuję, nie będziemy się bawić. Zobaczmy sobie politykę podatków. Mamy tylko polską. Ona akurat jest zależna od stawki VAT-u. To jest kolejna zależność. Zależność może być zarówno od innego obiektu, jak i od od czegokolwiek. Nie blimy. Tutaj akurat zależy od stawki VAT-u. Mówię, dobrze, mogłoby zależeć od innych klas biznesowych. Więc tak sobie wygląda nasz kod. Jak go uruchomimy, zobaczymy, jak to działa, a później wyjaśnię, skąd się bierze ta magia. Ok, coś zadziałało. Jak postawimy sobie breakpoint, to zobaczymy, co się naprawdę dzieje. Z samej góry może zejdziemy. Aż się zgubiłem tym wszystkim. Chcę moje... Uj, wspaniałe. Ok, jest breakpoint, także... Więc ta klasa jakby naszego klienta do kontenera. Tworzę sobie kontekst. Okay. Widać w logach kontekst wstał, zaczął żyć, zaczął czytać konfigurację. Już sobie żyje, dobrze. Rzutujemy go na fabrykę po to, żeby pokazać tak naprawdę dobrą praktykę korzystania z fabryki, a nie z całego kontekstu. Nasz kontekst ma dużo metod technicznych typu zwolnij, przeładuj, nie wiem, coś tam. Natomiast my tak naprawdę chcemy produkować obiekty, więc tak naprawdę interesuje nasz interfejs fabryki. W tym miejscu. Ok. Pozyskujemy z fabryki nasz obiekt o jakiejś tam nazwie magicznej. Zaraz powiem, gdzie ona jest zaszyta. No i każemy mu zrobić zamówienie na jakimś tam nowo stworzonym obiekcie zamówienia. Tutaj się tworzy, super. Wyjdźmy stąd. Ok. I jeżeli sobie popatrzymy do danej instancji serwisu, więc siedzi sobie tutaj order DAO i polityka policzenia podatku, które zostały przed chwilą przez kontekst wstrzyknięte przez te dwa oto setery. One sobie są wstrzyknięte, możemy użyć je do pracy. Ok. Tak to wygląda. To jest pytanie, w jaki sposób to zadziałało, tak? Więc zajrzyjmy sobie do konfiguracji. Startując mój kontekst, muszę zwrócić uwagę, powiedziałem, żeby czytał kontekst z takiego oto pliku, później żeby wyciągnął taki oto obiekt z kontekstu. Więc w moich resourcach, gdzie one są tutaj, to jest w stylu już Mavenowym zrobione, mamy application context, plik, z którego zaczytuje się nasz kontekst aplikacji. Od razu dam, tak naprawdę kontekst aplikacji powinno się rozbijać na kilka plików. Na przykład specjalny plik dla warstwy DAO, specjalny plik dla warstwy biznesowej, po to, żeby z czasem łatwiej tym zarządzać. Natomiast tutaj mamy wszystko w jednym pliku, ponieważ nie będziemy się wydurniać na tak moim przykładzie. Więc tak, zadeklarowałem sobie bina o nazwie XML Order DAO, czyli jest to DAO, które potrafi pisać do XML. Podałem to jego klasę. Więc teraz, gdybym poprosił mój kontekst o tego bina, on zostanie stworzony. Ale ja nie proszę kontekstu o tego bina, jak było widać, proszę go o bina serwisu. Dalej zadeklarowałem sobie bina o nazwie polityka podatkowa Polska. Podałem jego typ tutaj. Oraz ponieważ moja polityka zależy od VAT-u, który potrzebuję w konstruktorze, więc zadeklarowałem sobie, że pierwszym argumentem konstruktora jest wartość 22 typu int. Więc w tym momencie Spring również stworzy dla mnie bina tego typu o takiej nazwie. Wreszcie zadeklarowałem sobie bina o nazwie order service bin. Podałem jego typ. Implementacja oczywiście. Natomiast w kodzie interesuje mnie tylko jego interfejs. Implementacja jest nieistotna.
który ma dwie zależności. Tutaj podam akurat dwa przykłady. Ref jako osobny tak, ref jako atrybut, wszystko jedno. A może nie, nie wiem. Więc mamy zależność, która się nazywa polityka podatkowa i drugą order DAO. Tutaj sobie wstrzykujemy biny, ten i ten, które wcześniej tu i tu zadeklarowałem sobie. Wstrzykiwanie następuje przez te oto setery. Czyli Spring, gdy widzi taką konfigurację, szuka seterów odpowiednich dla tych dwóch atrybutów i próbuje tam wstrzyknąć, ile interfejsy się zgadzają. Zauważmy, że tutaj na przykład XML Order DAO jest konkretnego typu, natomiast setter oczywiście operuje na abstrakcji, czyli na interfejsie. Wiadomo, dzięki temu, gdy tylko zmieni nam się komponent, który wstrzykujemy, zmieniamy w tym momencie jego typ, to w dalszym ciągu abstrakcyjnie działa. Tak? Więc tak wygląda prosta konfiguracja zależności w Springu. Tutaj jeszcze w komentarzu zaznaczyłem sobie inne sposoby tworzenia obiektów. To je tworzymy wprost, podając typy, natomiast możemy je tworzyć ze statycznej metody jakiejś klasy lub możemy sobie tworzyć z metody niestatycznej, tylko już konkretnego obiektu, który musiał sobie wcześniej zdeklarować. To jest jakiś tam looker, może się nam przydać do różnych dziwnych rzeczy w standardzie, myślę, że nie powinniśmy do tego sięgać. Co zwykle robimy przy takiej konfiguracji? Więc tutaj założyłem sobie, że to DAO, jak i ta polityka może niekoniecznie, ale to DAO będzie używane, będzie zależnością w innych obiektach, więc dlatego zdefiniowałem sobie to, że tak powiem, na zewnątrz i ma to swoje ID. Równie dobrze mógłbym zrobić coś takiego. Wyciąć to stąd i to moje DAO, o widać już po co jest, mógłbym sobie tutaj, że tak powiem, w locie stworzyć w razie potrzeby. Oj, tutaj jest tak zamknięte. Mógłbym to równie dobrze zrobić w taki sposób. Wtedy już tak naprawdę to ID nie jest do niczego potrzebne. W taki sposób po prostu nie powinniśmy szastać publicznymi obiektami definiowanymi w kontekście. Jeżeli zakładam, że jakaś zależność jest mi do niczego niepotrzebna, oprócz wstrzyknięcia w jedno miejsce, więc sobie je inline definiuję i nie upubliczniam tego, żeby nie robić śmieci, prawda, w kontekście. Więc równie dobrze można sobie w ten sposób to robić. Ale generalna idea jest taka, że... jeszcze Z. Jeszcze trochę, tak. Że tworzę sobie obiekty, które są zależnościami, a później wstrzykuję je do jakichś tam obiektów wyżej w hierarchii zależności. Więc tak to wygląda. Tutaj mówiłem o czymś takim, że mamy dosyć dziwny przypadek, gdzie ja sobie tworzę kontekst, później z tego kontekstu wyciągam obiekty o jakichś tam nazwach, więc teraz, żeby to wszystko działo, musiałem ten kontekst gdzieś przekazywać po całej aplikacji i tak dalej. Więc tak naprawdę, na przykład w aplikacjach webowych robi się to inaczej. Tutaj przykład, nie będziemy już robić całego przykładu z tą aplikacją, ponieważ nie wiem, kto na przykład używa JSF. Ok, więc żeby pokazać cały przykład, musiałbym wejść w JSF, to jest kolejne parę dni i tak dalej, więc jak zintegrować Springa z aplikacjami webowymi? Ponieważ przykładnie, które pokazałem, to było bardzo fajnie. Do pewnego stopnia zależności były wstrzykiwane przez Springa, a na samej górze, w najwyższej warstwie, musiałem wziąć kontekst i wyciągnąć z kontekstu te moje obiekty. To jest oczywiście nieeleganckie. Dlaczego? Na pewnym poziomie wszystko się wstrzykuje, a później się nie wstrzykuje, tylko muszę to wyciągnąć ręcznie. Otóż jeżeli chodzi o integrację z webowymi frameworkami, działa to do samego końca. Zaraz to wskoczę. Więc tak, żeby w ogóle Spring zaczął żyć w naszej aplikacji webowej, dajemy listenera specjalnego. W tym momencie Spring reaguje na fakt powstania, na zdarzenie powstania kontekstu aplikacji webowej. Jeżeli ona powstaje, Spring tutaj się ładuje. Skąd wie, gdzie ma konfigurację? No, możemy mu w tym parametrze podać, gdzie leżą nasze pliki konfiguracyjne.
Jak widać, Spring jest bardzo giętny, więc możemy na przykład podać takie, że moje pliki leżą na ClassPathie, nieważne gdzie, ważne tylko, że mają taki przedrostek i tak dalej, sobie znajdzie te wszystkie pliki. Nie musimy podawać konkretnie miejsca, gdzie to siedzi. I różne takie triki, to jest co do czytania, gdy ktoś tu wchodzi. Natomiast ogólna idea jest taka, że rejestrujemy listenera, który przy starcie aplikacji wczyta sobie kontekst i w tym momencie Spring już żyje. Druga rzecz, jak zintegrować go z konkretnym frameworkiem webowym. Na przykład z JSF-em integrujemy go tak, że rejestrujemy własnego resolvera wyrażeń. Tu jest Springowcy przygotowali specjalną klasę resolvera i od tego momentu wszędzie w moich stronkach JSF, tam gdzie posługuję się backing binami na przykład, mogę posługiwać się binami zdeklarowanymi w Springu Wixone, tak jak pokazałem przed chwilą. Także Spring zajmie się wstrzyknięciem tego aż do warstwy widoku, także nawet w warstwie widoku nie muszę pobierać, tak jak w moim przykładzie, pobierać czegoś z kontekstu. Nie, Spring to wstrzyknie wszędzie, od góry do dołu, gdzie będzie potrzeba. Gdzie tylko będzie napotkany jakieś odniesienie do obiektu, ten resolver poszuka tego w kontekście, który tutaj powstał. Dla Sima, który jest pod tym bardzo popularny, nie wiem dlaczego, robimy to w taki sposób, że jest dostarczony specjalny tag. Teraz w konfiguracji naszych binów w Springu dopisuje sobie tylko sim component, na przykład zasięg konwersacji. I od tego momentu, oczywiście to działa z tym resolverem, gdy tylko sim zacznie poszukiwać jakiegoś obiektu, jakiejś nazwie, ten resolver powie, ok, tutaj jest. To, co zdefiniowaliśmy sobie w konfiguracji SIM. Także to jest prawdziwa integracja, gdzie nigdzie nie muszę sięgać do fabryki binów czy do kontekstu. To wszystko jest wstrzyknięte od góry do dołu. Ok, co mamy dalej? Teraz parę ogólnych zagadnień związanych z wstrzykiwaniem zależności w Springu. To jest zestaw jakichś tam luźno zebranych informacji, które uzupełnią ogólny obraz. Nie będzie to oczywiście pełne, ponieważ nie mam za czasu i żeby tak naprawdę zagłębić całość, trzeba by wejść w różne inne frameworki w integrację z tym. Więc tak, jeżeli chodzi o wstrzykiwanie, możemy to robić tak zwanym ręcznie lub automatycznie. Ręcznie przez setery, co pokazywałem, czy dostarczamy setery do trybutów przez konstruktory lub metody fabrykujące, tak jak pokazałem ten zakomentowany przykład. Do wyboru. Konwencja kiedyś była przez setery i konstruktory, to było udziwnienie. Natomiast teraz konstruktory są bardzo trochę popularne, ponieważ składamy, że nasz obiekt, jakiś tam biznesowy, naturalną jego rzeczą jest, że potrzebuje do pracy pewnych komponentów. Więc jeżeli tak, jeżeli nie może bez nich żyć, to pokazujemy to w konstruktorze. Wtedy widać po prostu, że jest to potrzebne. Mimo że tego konstruktora my nigdy nie wykonujemy, robi to Spring, może się okazać, że tak naprawdę muszę podczas testów jakichś tam integracyjnych będziemy sobie pisać z palca składanie tego wszystkiego i to w konstruktorze łatwo widać, o co chodzi. Przetłumaczyć? Generalnie chodzi o to, że Spring automatycznie może znaleźć zależności po nazwach, po typach lub ogólnie automatycznie sobie próbuje wtedy radzić, jak potrafi. Próbuję odnajdować zależności, gdzie wtedy nie musimy konfigurować w XML-u tych wszystkich atrybutów, że powiedzmy jakaś klasa zależy od czegoś, ręcznie deklarujemy to wstrzykiwanie. Mi szczerze się to nie podoba, ponieważ zawsze wolę widzieć, co się dzieje. Patrzę na XML-a czy zestaw XML-i, jeżeli mam to rozdzielone pliki i po prostu widzę, jakie mam zależności. Natomiast oczywiście nowy prąd myślowy pod tytułem Convention Over Configuration mówi, że nie, konfiguracja jest zła. W ogóle jest beznadziejna. Tak naprawdę fajnie jest, że wszystko magicznie się podlepia, jeżeli trzymamy się pewnej konwencji. Okej, jeżeli potrafimy sobie wypracować w firmie, czy gdziekolwiek konwencję i każdy by się jej trzymał, może rzeczywiście jest to jakiś sposób. Całkiem z tej beczki lazy init. Jest to atrybut, który mówi Springowi, czy ma dany obiekt tworzyć na starcie kontekstu, czy dopiero wtedy, gdy zostanie po raz pierwszy zawołany. No, się łatwo można sobie wyobrazić sytuację, kiedy jedno lub drugie ma sens. Kolejny aspekt. Singleton lub prototype. Domyślnie każdy obiekt zadeklarowany w Springu jest singletonem, czyli gdy tylko go zadeklarujemy gdzieś tam, tak jak tutaj,
i użyjemy, wszykniemy go jako zależność do innych obiektów, to jest jedna i ta sama instancja. Ma to sens przy okazji serwisów bezstanowych i tego typu rzeczy. Natomiast gdy zadeklarujemy sobie jego typ jako prototype, wówczas działa to w taki sposób, że gdy tylko odniesiemy się gdzieś do referencji obiektu, wtedy jest stworzona jego nowa instancja. Czyli jest on w momencie użycia jest stworzony nowy egzemplarz. Ma to znowu sens wtedy, gdy nasze obiekty zaczynają mieć stan. Ok, uwaga na gwiazdkę. Można sobie pospać, jeżeli ktoś to interesuje. Jeżeli wiemy już, że komponenty mogą być bezstanowe, singletony, na przykład stanowe, to możemy sobie myśleć taką sytuację, że stanowy komponent, czyli ten, który przez pewien czas tylko ma sens, wstrzykujemy do bezstanowego. Niestety w Springu jest takie założenie po prostu, że wstrzykiwanie następuje raz na początku tworzenia obiektu, później już nie, także okej, okay, jeżeli sobie wstrzyknęlibyśmy do singletonu jakiś obiekt stanowy, wstrzyknie się raz, następnym razem już nie, więc jak to można zrobić? Żeby sobie zrobić klaskę abstrakcyjną, która ma abstrakcyjną metodę fabrykującą, która jest sobie używana w tym miejscu. To jest wzorzec factory method, tak? I zauważmy, że teraz tą abstrakcyjną klasę możemy sobie zadeklarować obiekt, instancję tego typu, mimo że jest abstrakcyjna, zaraz powiem jak to się dzieje, i powiemy, żeby zaimplementował tą metodę w taki sposób, aby produkowała zawsze obiekty tego typu, który został tutaj zdefiniowany. To jest scope prototype, także za każdym razem, gdy zostanie wzięty, wywołana ta metoda, podczas abstrakcyjna metoda jest wołana, która tutaj jest podmieniona na fabryczkę jakiejś tam instancji. Tak jak powiedziałem, zaraz wyjaśnimy, jakim cudem ten abstrakt mimo wszystko działa. Ale to za chwilę. Więc jest to jakiś tam sposób na obejście tego, że wstrzykiwanie następuje zawsze na początku, podczas tworzenia obiektu i nigdy później. W nowszych frameworkach, w Simie na przykład, nie wiem, czy ostatnio za na prezentacji, wstrzykiwanie może nastąpić tuż przed wywołaniem jakiejś metody, później po jej wywołaniu, gdy już obiekt jest nieświeży, można go odstrzyknąć i tak dalej. Spring też ma coś podobnego. Jest w nowym Springu możliwość wstrzyknięcia nie bezpośrednio obiektu, tylko pośrednika, gdzie deleguje gdzieś dalej. A robi się to jednym tagiem w definicji pina. A czy pośrednik potrafi się usunąć, znaczy wyjść z tego wstrzyknięcia po wywołaniu metody? Nie, on się nie usuwa, on jest tak gdyby na stałe, bo deleguje się do aktualnej instancji w danym zakresie. Okej, okay, to znaczy nie pośrednik, tylko właśnie to coś, do czego on pośredniczy, to on stanie w zwany sposób. Tak, tak. Generalnie scope, ten tag scope jest teraz to dosyć szerszy, masz możliwość też definiowania bina w zakresie requesta, sesji, a także, że możesz zdefiniować własny zakres. O, właśnie, o tym zaraz powiemy. Super wspaniałe. Aha. To będzie później też na tym teraz integracja z Simem. Okej, okay. Idźmy dalej. Czasem było tak, że jakaś część naszych binów ma wiele podobnych atrybutów. Nie chcielibyśmy tego powielać za każdym razem, copy play, wtedy sobie robimy bina abstrakcyjnego. Tutaj dziedziczenie w sensie, nie w sensie dziedziczenia, tylko w sensie powiedzieć reużywania deklaracji w tym sensie. Tu mamy pewną deklarację, która jest reużywalna dla wielu binów, natomiast ten bin ma parametr parent, także powiem, reużywa wszystkich tych deklaracji, jak również może napisać własne, dodać własne. To jest dosyć wygodne, gdy mamy wiele powtarzających się deklaracji. Ja przykładowo kiedy? Przy transakcjach, co pokażę później. Jak również, gdy na przykład mamy jakąś klasę i mamy wiele instancji danej klasy, z tym, że z różnymi
zależnościami wstrzykniętymi. Że wtedy możemy to, co jest wspólne, wyciągnąć sobie do abstract. Adnotacje. Niestety Spring wszedł również w adnotacje, jak robią te wszystkie nowoczesne frameworki. Czemu niestety, bo to totalnie bez sensu. Co się stanie, gdy nagle będę chciał sobie zmienić na przykład nazwę mojego obiektu, zmienić klasę i tak dalej. Muszę rekompilować. Totalnie bez sensu. Jeżeli miałem wszystko w XML-u, mogę sobie podmienić plik. Przykładowo, jeżeli proces nocnych bitów wygląda tak, że robię plik, kompiluję, biorę sobie konfigurację testową, wykonuję ją, wszystko działa, ok, robię paczkę dystrybucyjną, podstawiam konfigurację springową produkcyjną. Tutaj muszę raz skompilować, żeby przetestować. Jak jest dobrze, to kompiluję jeszcze raz, żeby wrzucić wersję produkcyjną, ale to już nie jest to sama kompilacja, więc jestem tak naprawdę pewien, czy to działa. Wszystko totalnie bez sensu. No ale dobrze, mamy adnotację. Powiem szczerze, nie jestem ekspertem, tego nie używam. Wymienię tutaj tylko kilka, które wydają mi się ciekawe i mogą się komuś przydać, gdy się będzie tym bawił. Więc przede wszystkim w konfiguracji naszych binów dajemy tak i tak i już resztę możemy, o reszcie konfiguracji zapominamy w XML-u. Resztę robimy sobie adnotacjami. Auto-wired oznaczamy sobie w ten sposób na przykład atrybut, Spring będzie szukał, dopasowywał automatycznie wstrzyknięć. Adnotacja resource zgodna z JSR250, który pojawia się w Java Enterprise 5 czy 6, w takich frameworkach. Po prostu Spring będzie szukał resource'ów platformy. Fajne adnotacje post-construct, pre-destroy, to akurat ma sens. Które się nie zbrają przed korzystaniem z tego. Po prostu metoda, którą otagujemy tym tagiem, zostanie odpalona tuż po skonstruowaniu obiektu. Skonstruowaniu w sensie springa, czyli po wstrzyknięciu zależności. Tak? Pre-destroy tuż przed zniszczeniem. Mamy również stereotypy, serwis czy repozytory. To są dosyć powszechne architektoniczne jakby komponenty, z których budujemy aplikację. Co drogo, kto by wyjaśnił, czym się różni repozytorium od DAO? Ponieważ w dokumentacji Springa wyjaśnię, co to jest repozytory, piszą, a to jest takie DAO. Natomiast na sieci śmieją się ze springowców, że nie wiedzą, że to się różni. Ktoś zauważył różnicę między tym a tym? DAO służy do operacji tylko na jednej klasie. Na jednym typie, a repozytory na wielu nawet. Okej, ale jeżeli taka jest ścisła definicja, to fajnie, ale ja od kiedy zacząłem używać DAO, zawsze operowałem tak naprawdę na wielu ENC-ach i tak naprawdę chyba większość z nas, prawda, używała DAO, jeszcze nie wiedząc, że jest to repozytorium. Tak? Ale dobra, to już szczegół. Jak również zasięg. Jeżeli kontekst naszej aplikacji jest webowy, czyli nasz listener wie, że jest w aplikacji webowej, więc sobie stworzył inny rodzaj kontekstu, wtedy możemy korzystać z zasięgów webowych, takich jak wspomniany request, session i tak dalej, jak również tworzyć własne zasięgi. Na przykład integracja z SIM-em polega na tym, że są jakieś tam predefiniowane zasięgi, konwersacje i tak dalej, page, tego typu rzeczy. Także to o tym wspominam tylko jako liczbę. Gdyby ktoś się zaczął tym interesować, warto zwrócić na to uwagę i być na pierwszej kolejności. Ograniczenia wstrzykiwania zależności w Springu. Też wiadomo, co trzeba robić. Więc tak, załóżmy, że okay, pierwsza rzecz to jest w ogóle wstrzyknięcie na początku, o tym już mówiłem wcześniej. Druga rzecz, drugie ograniczenie, nie zawsze możemy wstrzyknąć. Jak to nie zawsze? No wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy sobie naszą aplikację wspaniałą, gdzieś tam w logice biznesowej mamy ENCE, która potrzebuje polityki. Pytanie, o co ENCE potrzebuje zależności? A czy ten człowiek mówi do mnie? Okay, gdyby trzymać się nowego podejścia, domain-driven design, pod którego jestem teraz silnym wpływem, ENCE nie jest anemicznym modelem, który ma jedynie atrybuty, tak jak rekord w Pascalu, a ENCE powinna mieć metody biznesowe, które potrafią coś zrobić. Ona potrafi się zachować w świecie, w swojej warstwie.
teraz najpewniej, żeby coś tam zrobić, potrzebuje jakiejś zależności. Pewnie tak będziemy tworzyć architekturę. Więc jeżeli sobie założymy, że chcemy coś tam wstrzyknąć do ANC, to se nie da, ponieważ ANC jest tworzona przez Hibernate'a, tak? Gdy Hibernate czyta dane z bazy, później przepakowuje je w ANC i to on zajmuje się tworzeniem ANC, a nie Spring. Jeżeli tak, no to jak Spring ma coś wstrzyknąć przy tworzeniu, prawda? No nie da się. Jak to załatwić? Jest sobie adnotacja configurable w Springu. To się opiera na aspect oriented i na przeplataniu bytecodu. Chodzi o to, że w momencie... Tak, po pierwsze musimy podać kod instrumentalizacji, czyli te skompilowane klasy przerobić instrumentalizatorem. Po to, żeby umożliwić waving aspektowy i podczas tworzenia, przepraszam, podczas ładowania chyba to następuje tak naprawdę, czyli podczas kompilacji, nieważne, w którymś razie podczas ładowania klasy potwierdzenie mamy. Tak, nasza klasa jest troszkę zmieniona, coś tam się stało, o czym nie wiemy. I wtedy Spring może swoje 3 grosze dorzucić podczas tworzenia tego obiektu, ponieważ tam zaszła instrumentalizacja, czyli podłączenie jakby uchwytów do wywołania pewnych metod w bytecodzie. Niestety jest to niefajne, ponieważ uniemożliwia testowanie, oczywiście, jest zależne od tego przeplatania. Generalnie jest to niezalecane. Zalecane są interceptory Hibernate. W Hibernate możemy sobie zdefiniować interceptory, które reagują na jakieś tam, odpalają się w jakimś tam momencie, na przykład przy tworzeniu tej ANC i w tym momencie interceptor może zadziałać i coś tam sobie wstrzyknąć. Nie wiem, jak dla mnie dwa frameworki wstrzykiwania zależności to co najmniej jeden za dużo, więc ja bym za to, żeby w ogóle zapomnieć o tym i pozbyć się problemu. Jeżeli nie wiemy, jak go rozwiązać, to się go pozbądźmy. Nie szykujmy tak. Problem znika, tak? Ale dalej mamy zależność. Wstrzyknijmy tutaj. Politykę wstrzyknijmy do serwisu, a serwis już w stary, dobry sposób setterem dla ANC sobie ustawi politykę. Czysto, pięknie, zwykły spring, zwykłe wstrzyknięcie, bez żadnych interceptorów, bez żadnego przeplatania i fajny feature za darmo. Najczęściej jest tak, że w poważnych projektach, gdzie ta logika biznesowa jest skomplikowana, że ANC owszem zależy od jakiejś polityki, czy tam od czegoś, ale w jednym przypadku, w jednym use case od jednej implementacji, a w innym od drugiej. Natomiast tutaj ograniczyłbym się, że do ANC zawsze wstrzykuje jedną, jedyną implementację. Więc tutaj mogę sobie do jednego serwisu przyknąć jedną politykę, do innego serwisu inną politykę, tak czy siak serwis tą politykę, którą ma wstrzykniętą, ustawi do ANC. Więc mamy możliwość wstrzykiwania tak naprawdę docelowo różnych rzeczy do tej ANC. Ale tak jak mówię, to jest kończynka i już może wystarczy. To jest jakby moje osobiste zdanie, jeszcze z nie konsultowałem tego z nikim, jakby co. Oficjalna wersja to interceptor. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma ochotę. Dalej. Jakie są zalety dependency injection? Widzę, że zbliżamy się powoli do końca pierwszej części. Więc tak, testability, bardzo modna rzecz ostatnio, czyli zwiększa to możliwość testowania. Może nie samo wstrzykiwanie zależności jeszcze, a już sama koncepcja inversion of control. Jeżeli tworzymy nasze klasy w taki sposób, że mamy komponent, gdzie zależności są odcięte i są wstrzykiwane z zewnątrz, wtedy pozwala nam to samo odseparowanie osobnych odpowiedzialności na obłożenie ich testami jednostkowymi. Możliwość wstrzykiwania z zewnątrz zależności pozwala nam na wstrzyknięcie jakichś mockowych implementacji, czyli testy integracyjne, przepraszam. Więc możemy sobie wstrzykiwanie implementacji mockowych, to wynika już z samej architektury inversion of control. Natomiast możemy tworzyć specjalne pliki konfiguracyjne, w których mamy wstrzyknięcie implementacji mockowych na czas testów. Rzeczywiście one się tutaj testy integracyjne w jednostkowych, jakby gdzieś tam kiedyś na prezentacji nie powinniśmy wchodzić we frameworki tego typu rzeczy. Okay. To, co podkreślam wielokrotnie, daje nam to możliwość składania systemu z klocków, czyli budowania jakby frameworków. Jeżeli opieramy naszą architekturę na interfejsach, to możemy
na zasadzie pluginu coś tam sobie podłączać. I przykładowo, jeżeli nasi klienci różnią się w pewnym etapie biznesowym czymś tam, wtedy sobie tą rzecz, która się różni, wyciągamy poza interfejs i wdrożenie u jednego czy drugiego klienta różni się tylko tym, że mają różne pliki XML. XML, bardziej po warszawskim, tak? I nie mamy żadnych akcji z gałęziami w repo, nie mamy żadnych ifów, dopisywania ich w trakcie rozbudowy systemu itd. Po prostu mamy XML-a i mamy nowe wdrożenie. Ok. Wchodzimy jeszcze w etap zarządzania zależnościami, który tutaj powinna się pojawić kończynka. Otóż, gdy mamy trochę większy projekt, możemy założyć, że poznajcie skądś ten slajd, co? Dobra, przyznam się, skopiowałem skądś to. Przy większych projektach możemy dbać o to, aby przykładowo kod DAO nie mógł sięgać do kodu logiki czy do kodu GUI. Po prostu odcinamy się. Zasada od warstwy aplikacji jest taka, że górna warstwa sięga niżej, nigdy dolna wyżej. Oczywiście wiadomo, młody zespół, młody dynamiczny zespół, ciągła rotacja pracowników, nie będziemy tego tłumaczyć, przyjdzie ktoś i dobry wie, że zrobi nam spaghetti między warstwami. Natomiast jeżeli sobie skonfigurujemy sobie zależności w taki sposób, że nie da się użyć warstwy niższej, wyższej, znaczy nie będą istniały tam obiekty, po prostu Spring ich nie znalazł, wyrzuci nam wyjątek. Jak to zrobić? To jest taki przykład, że sobie deklarujemy kontekst środowiskowy, czyli ktoś sobie nazwał wszystko, co się opiera na Java Standard Edition. Kompletnie takie bazowe klasy. Później kontekst persystencji, który to kontekst opiera się na jakimś swoim pliku konfiguracyjnym, plus na kontekście niższym, czyli tym bazowym. Dalej kontekst logiki aplikacji, który opiera się na tam swojej konfiguracji, plus persystencji. I na końcu kontekst GUI, który ma swoją konfigurację, plus konfigurację niższą, czyli logiki aplikacji. Czyli zawsze wyższa warstwa widzi to, co ma niższe. W ten sposób możemy jakoś tam sobie zarządzać zależnościami. Analogicznie możemy zrobić, tutaj pocięliśmy aplikację poziomymi kreskami na warstwy. Możemy tak samo pociąć aplikację pionowymi na moduły i będziemy chcieli, żeby nie wiem, moduł faktur nie widział modułu, co tam jeszcze jest oprócz faktur, zamówienia, tak? Ale można to robić jednocześnie. Właśnie. Albo poziomocniemy, albo pionowo. Obu sposobów w ten sposób nie da się zapewnić. A w kratkę? Znaczy w ramach... Oczywiście. Dobra, ale w tym świetnie w tym układzie to z GUI mogą na wiesz. Poziom konsystencji się tam i przy pionowym tak, tak. Więc chcielibyśmy i pionowy, i poziomy schować. Nie da się w ten sposób. Jak to zrobić? O SGI. Więcej nie powiem, tylko słyszałem. 40% procka na starcie, bo testowaliśmy ostatnio. Stała taka to jest. Uznałbym to sobie. Ale... No dobrze, że... Na chyba się więc będę mówił. To zależy, kto to robi, tak? Okej. Okay. Dobra, koniec. Kolejną zaletą jest to, że zarządzamy samym tworzeniem obiektów. Trzy kropki, które prowadzą nas do części drugiej. Spring to nie tylko wstrzykiwanie. Czego symbolem niech będzie to urocza dama, która tym razem nie ma w ręku strzykawki. Ona potrafi też dużo innych rzeczy. Oprócz wstrzykiwania. Ale ma głowę. Tak, ponieważ rozdzielczość mojego wspaniałego wide, mojej matrycy szerokokątnej jest niezgodna z rozdzielczością. Dobrze. Spring to nie tylko wstrzykiwanie zależności. Wstrzykiwanie zależności jest tylko bazą pod coś dużo, dużo większego, o czym powiem. A z czym tak naprawdę jest Spring? Dlaczego powinien mnie obchodzić? Jakiś framework XA to odchodzi. Właśnie widzę dużo, dużo młodych ludzi, reszta wyjechała do Warszawy, do Irlandii, więc pewnie nie wiecie, co było przed Java 5, co było przed Siemens, co było przed Java Persistent API, co było parę lat temu. Otóż
kiedyś nie było Java 5, Enterprise była, był tak zwany J2EE. Nadal jest. Niektórych ofertach pracy. Właśnie, dlaczego? Ponieważ jest to ciężka platforma dla ociężałych korporacji, pełnych się kompetencji menadżerów. Przecież jest to tautologia, przy tym menadżerów, chodzi mi o to. Więc kiedyś było zupełnie inaczej, kiedyś czasy były ciężkie, proszę Państwa, tego nie pamiętacie, ale nie było tak jak teraz. Mieliśmy Hibernate'a, JSF dopiero raczkował, Hibernate też dopiero raczkował, bo to jest dziwadełko, w ogóle nie wiadomo skąd to się wzięło. JSF jak się pojawił, nie był jeszcze standardem, wszystko było w takiej rozsypce. Istniał tylko AOB 2.0, to przemilczmy, jak się tego używa w ogóle. No właśnie, nie udało się tego używać bez przykrycia czymś, co spowodowało, że udało się z tym przeżyć, tak? Więc przede wszystkim była luka semantyczna pomiędzy swoją platformą Java Enterprise, a tym, jak w tym robić aplikację, o co chodzi? Oczywiście powstały jakieś tam niezgrabne rady wujka Sana, nazwali sobie to wzorce J2E, nie były wzorce, tylko zalepianie tej luki pomiędzy platformą a tym, jak jej używać tak naprawdę. Więc naprawdę było ciężko, jeżeli ktoś pracował w korporacji, to musiał się z tym męczyć, ale nie wszyscy. Był pewien duch, proszę Państwa, w ludziach pracujących w Javie, było prężne community open source, no i zaczęli robić alternatywne rozwiązania. Pojawił się Hibernate, było bardzo ciekawe, jeżeli ktoś programuje obiektowo, to dla niego SQL i relacyjny świat w ogóle jest jakieś nieporozumienie, więc tutaj mieliśmy fajne mapowanie, które zwolniało nas z jakichś tam joinów, tego typu dziwnych akcji. Pojawiały się lekkie frameworki oparte na podzie o plain old Javowy, ponieważ oczywiście ciężki framework wymagał dziedziczenia po takich dziwacznych interfejsach. Jakiś AJB to było z 6 klas jakichś interfejsów, nie wiem. Dziwne rzeczy, naprawdę. Community było tak prężne, że mieliśmy ogromną mnogość wyboru, bo kilkanaście frameworków prezentacji. Począwszy od Fratza, który chyba był pierwszy, po jakieś dziwne, naprawdę dosłownie frameworki krzaki, ale to było. Było, ponieważ każdy szukał jakiejkolwiek alternatywy, żeby tylko nie bawić się w to szczególnie. Okej, okay. Więc była potrzeba wsparcia do tego, integracji, ponieważ jeżeli już ktoś wybrał, że Hibernate będzie jego maperem relacyjnym, a było ich kilka, później, jeżeli wybrał sobie jeden z 15 frameworków prezentacji, no to troszkę dużo było tych możliwych kombinacji, co po środku jeszcze. Więc właśnie, była potrzeba, więc pojawił się Spring. Naprawdę można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki niemu to wszystko jakoś nabrało kształtu i przeżyło, że tak powiem. Trzymało się kupy. I należy odróżnić dwie rzeczy. Enterprise Java od Java Enterprise Edition. Są dwie różne rzeczy, jak twierdzi twórca Springa, więc ojciec założyciel właściwie. Java Enterprise Edition, ok, platforma SANA, wiemy co to jest. Natomiast Enterprise Java może być w szczególności to, ale niekoniecznie. To mogą być lekkie frameworki, nie zawsze potrzebujemy AFB, nie zawsze potrzebujemy tego, co będzie żalu. Czasem chcemy sobie ten sam pod odpalić w aplikacji standalone albo na lekkim serwerku. Nie potrzebujemy jakiś tam dziedziczenia po dziwnych klasach. A czasem w ogóle nie potrzebujemy aplikacji korporacyjnej, tylko zwykły tam sklep internetowy dla nie wiem, dzieci, które sprzedają na przykład kalesony hurtowo i potrzebuje aplikacji. I z jakiegoś powodu nie chcemy tego rzeźbić w PHP. Chcielibyśmy w tej swojej Javie coś porobić, ale no, nie ma w czym, przecież nie będę jakby 2.0 i jakichś tam dziwnych JSP czy serwletów używał do zrobienia czegoś lekkiego, małego i zgrabnego. Więc generalnie tak to wyglądało kiedyś. W tym momencie to się zmienia. Java 5, jakby 3.0, bardziej strawne. Do tego jeszcze C. Nie wiem, o co chodzi z jego popularnością. Framework, który dorobek 30 lat, czy tam iluś rozwarstwień i tak dalej, zaprzepaszcza i autorzy szczycą się tym, że zredukowali wszystko do jednej warstwy. Tak nie, jest lepiej. Chwalili się ostatnio, że 3 warstwy wydzielili. Sztuczne. Okej. Okay. To jest temat na całkiem dyskusję, ale... Dobrze, więc tak wygląda rys historyczny.
a wygląda architektura samego frameworka. Więc core'em jest kontener wstrzykiwania zależności. To, o czym przez jakiś czas, godzinę mówiliśmy. To jest tylko podstawa architektury tego frameworka. Wyżej nad nim mamy zbudowany aspekt oriented programming. To się z tym spotkało. Aha. Może nie będziemy wchodzić w ten temat, ponieważ to jest kolejna prezentacja ewentualnie. Natomiast generalnie warto wspomnieć, jak to działa. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie ten przykład, gdzie mieliśmy abstrakcyjną klasę, a Spring potrafił stworzyć jej instancję. Otóż on to robi albo przy pomocy Dynamic Proxy, czyli proxy ze standardu Java, albo używa sobie cglibra i generuje w locie kod. Tak czy siak, obiekt, który dostajecie, wcale nie musi być typu, jaki zadeklarowaliście. Jest typu, który go rozszerza, do niego pośredniczy. Tam się dzieją różne rzeczy fajne po drodze. Dzięki temu możemy framework może dużo fajnie rzeczy dla nas zrobić, czyli na przykład zapewnić całą infrastrukturę dla aspect oriented. Dobrze, to zostawmy. Co mamy dalej? Spring zajmuje się takimi rzeczami jak DAO. Przy pomocy JDBC zajmuje się transakcjami, zarządzaniem transakcjami, nawet rozproszonymi. To wszystko jest z pudełka, zaraz pokażemy sobie przykład. Kolejny problem, który Spring pokrywa, to jest mapowanie relacji obiektowych. Widać tutaj nawet jakieś technologie typu krzak również są obsłużone. Generalnie architektura Springa zasadza się na tym, że próbują integrować istniejące rozwiązania w ten sposób, że znajduje dla nich wspólną warstwę abstrakcji i pod spodem jakby ukrywa pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o dostęp do danych, Spring ma swoją hierarchię wyjątków dostępu do danych. Spring również obsługuje wszystkie rzeczy związane z Java Enterprise Edition oraz integruje się z frameworkami webowymi, czy też po kolei. Przede wszystkim jego własny framework Spring MVC, Stratsy, WebWork, Tapestry.jsf, Rich View, nie wiem, co to jest. JTSP, Velocity, FreeMaker, PDF, JasperX, coś tam jeszcze. Pewnie tego dużo więcej jest. To wygląda architektura kompletnej aplikacji opartej na Springu. Nie wiem, czy coś widać z daleka. Pokrótce może mówię. Więc wszystko sobie żyje w kontenerze serwletów, czyli lekkim serwerku typu Tomka czy Jetty, czyli mamy wcale potężnego serwera Enterprise. Na korze, którym jest, jak widzieliśmy wcześniej, wszystkie zależności i aspekt oriented. Obok mamy DAO i mapowanie relacji obiektowe. No to wszystkim na przykład siedzą sobie DAOsy. Później mamy swoją logikę biznesową. To wszystko jest zanurzone w kontekście Springa. I następnie może być publikowane jako web lub jakieś tam wsparcie do maili. Fajna rzecz, Spring Remote. Jeżeli ktoś by miał jakieś potrzeby zdalnego wywołania jakichś metod, nie widziałem przed wywiązaniu Spring Remote. No a na tym wszystkim jest Spring MVC. Główna idea Springa jest taka, żeby nie wymyślać koło od nowa. Spring stawia na integrację istniejących, sprawdzonych rozwiązań. Rzeczywiście, ktoś widzi, co to jest napisane? Gdyby wcale nie wyślono koło od nowa, do tej pory jeździlibyśmy na drewnianych kółkach, więcej tak wyglądających. Więc chłopaki z Springu uznali, że jeśli chodzi o frameworki prezentacji webowej, nic ich nie zadowala. I stworzyli swój framework Spring Web MVC. Ponieważ o ile w niższych warstwach to, co jest tu dzieli, jest fajne, integrujemy to, pozwalamy ludziom z tego łatwo korzystać, przykrywamy to łatwymi interfejsami, o tyle na najwyższej warstwie nie ma czegoś, z czym byśmy się identyfikowali, robimy swoje. Ok, także tak wygląda architektura kompletnej aplikacji opartej od góry do dołu na Springu. Natomiast
No, zazwyczaj pewnie będziemy korzystać się korzystać z Springa do integracji kilku podstawowych rzeczy. Więc znowu mamy środowisko lekkiego serwerka, kontenera serwletów. Mamy nasz core, czyli wstrzykiwanie zależności, DAO, mapowanie, aspekty potrzebne do transakcji. A na samej górze jakiś web, czyli strat albo webwork. Dlaczego tu nie pisz, nie jest napisane JSF? Okay. Tak wygląda z grubsza architektura takiej prostej aplikacji. Jak powiedziałem, nie będziemy wchodzić w przykłady tego typu aplikacji, ponieważ musielibyśmy zacząć od wprowadzenia do Hibernate'a, jakiegoś frameworka prezentacji i tak dalej. Można podobnie to rozłożyć na jakieś tam cykliczne spotkania. Natomiast znowu uwaga na ten listek, to jest hardcore. Przykład, w jaki sposób, nie wiem czy coś widać, w jaki sposób Spring wspomaga zarządzanie transakcjami. Otóż w Springu jest coś takiego jak pośrednik transakcyjny, który mamy zoperowany w tym miejscu. Załóżmy, że plik konfiguracyjny, który pokazywałem wcześniej, chcemy wzbogacić o taką naszą aplikację, chcemy wzbogacić o taki feature, że obiekty naszej warstwy biznesowej, czyli te serwisy, są objęte transakcją, czyli wywołanie każdej metody z tego serwisu jest w transakcji, w razie gdyby ta metoda wywaliła wyjątek, przez transakcję będzie cofana. Prawda? Czy ktoś kojarzy, ile kodu trzeba tutaj napisać, jakieś try-catch'e i tak dalej. Cały nasz kod biznesowy, ten, gdzie skupiamy się na naszych wspaniałych fakturkach, zamówieniach i innych super rzeczach, musiałby być pobrudzony od góry do dołu technikaliami typu JDBC, transakcje, rollbacki, tego typu rzeczy. Tak by wyglądało standardowe rozwiązanie. W Springu? Oczywiście nie. W Springu, jeżeli mamy kod biznesowy, który zajmuje się biznesem i chcemy dołożyć obsługę transakcji, nic to nie kosztuje od strony Java, ani grama kodu. Wszystko robimy na zewnątrz konfiguracji. Otóż, jeżeli mamy naszą klasę serwisu, która implementuje ten interfejs, jedyne co musimy zrobić, to opakować ją w wrapper. Ten nasz transaction proxy będzie wrapperem do naszego serwisu. Gdy tylko serwis wyrzuci wyjątek, wtedy wrapper transakcyjny zorientuje się, cofnie transakcję. A jeżeli nie, to wrapper na końcu po zakończeniu metody biznesowej wszystko zakomituje. Jak wygląda konfiguracja tego? To co tutaj widzimy, to jest, proszę Państwa, wykopalisko archeologiczne, ponieważ tego przykładu nie znajdziecie nawet w przykładach do Springa 2.0, aktualna wersja. Aktualna wersja to jest 2.5.5. Znaczy, skąd ja to wyczesnąłem i po co? Więc tak, wyczesnąłem oczywiście z pamięci. Natomiast najnowsze podejście do transakcji od strony użytkowej nie wnosi kompletnie nic. Natomiast od strony konfiguracji najnowsze podejście zasadza się na programowaniu aspektowym, więc żeby przedstawić aktualny stan, przykład jak to się robi w tym momencie, musielibyśmy wejść w aspekty, musiałbym pokazać tutaj całą masę dziwnych tagów, musielibyśmy powiedzieć, co to są przecięcia, aspekty i tak dalej. Więc żeby uchwycić samą ideę, zróbmy to po staremu, czyli tak mniej więcej się robiło, nie, 3-2 lata temu. Czyli bez aspektów, po prostu oklejanie naszych obiektów, oklejanie pośrednikiem transakcyjnym. Zobaczmy, jednocześnie próbujemy patrzeć tutaj na ten rysunek, jak również na deklarację. Czyli tak, nasz order service bin już nie będzie klasą typu na naszego serwisu, tylko będzie pośrednikiem, który to pośrednik korzysta z jakiegoś menadżera transakcji. Ten menadżer transakcji akurat jest specyficzny dla Hibernate'a. To może być jakikolwiek menadżer transakcji specyficzny dla frameworka prezydencji, z którego korzystamy. To nie jest to. Jakiś tam. Korzystamy z dwóch. To wtedy trzeba robić transakcje już rozproszone na JTA. To już nie jest takie lekkie. Ale daje się to zrobić. W razie czego... Ale to powiem Ci, że Hibernate'owy i Batica też sprawia.
Ciekawe co będzie. No nie wiem. Czy to, jeżeli to działa w większości przypadków, to fajnie, ale. Ale dobra. Więc tak. Mamy naszego pośrednika transakcyjnego, który tutaj ma jakieś tam swoje ustawienia, zaraz do nich powiem. Najważniejsza jest ta rzecz. On ma pewien atrybut typu target, czyli atrybut, który mówi, do czego on ma pośredniczyć, czyli co on ma powijać sobą. On ma wijać sobą faktycznie nasz serwis, jego implementację, który w środku ma tam swoje zależności, polityki, ideo, to jest nieistotne. Generalnie nasz pośrednik owija nasz serwis. Teraz, gdy sobie wyciągamy nasz obiekt serwisu z kontekstu Springa, tak naprawdę to, co my widzimy, to jest interfejs serwisu. Nie mamy w ogóle pojęcia o tym, że jest on owinięty w jakiegoś pośrednika. My tego nie widzimy. Dzięki temu, że mamy interfejsy, dzięki temu, że wszystko zostało złożone gdzieś tam na zewnątrz w konfiguracji, nasz kod jest kompletnie, całkowicie czysty, nie ma w nim ani grama kodu, który zarządzałby transakcjami. Wszystko jest na zewnątrz konfiguracji. Co my tu jeszcze mamy? Mamy atrybuty konfiguracyjne, czyli coś takiego. Gdy tylko zostanie wywołana metoda, której nazwa zaczyna się od load, wówczas propagacja transakcji jest taka, że są one wspierane. Jeżeli ktoś tam by istniało, to się do niej dołączymy. Natomiast wszystkie inne metody mają propagację required, czyli jeżeli istnieje, to zostanie stworzone. Natomiast całość możemy chwycić raczej tutaj, na tym rysunku, więc mamy interfejs, który jest implementowany przez ten serwis, ale tak naprawdę instancją, którą dostajemy z kontekstu, jest proxy, który okleja to coś. To coś zależy sobie od DAO, to DAO używa session factory, który jest również przekazany do menadżera transakcji po to, żeby on mógł na tej sesji sobie pracować. Tak naprawdę teraz robi się trochę inaczej, teraz już nie korzysta się z session factory i tak naprawdę z sesji, gdzieś się szykuje i tak dalej. To już są osobna kwestia, którą tak jak mówię, żeby pokazać jak to jest teraz, trzeba wejść w aspekty ujęte. A tego nie chcemy. Okej. Okay. Zakończymy w kiepskim stylu, ponieważ zobaczymy bardzo kiepskie narzędzie, które wspiera jakoś tam Springa w Eclipse. A mianowicie Spring IDE, czy coś takiego. Jak to wygląda? Jeżeli mamy nasz plik konfiguracyjny, możemy sobie podejrzeć jego strukturę w specjalnym widoku dostarczonym przez ten plugin. Mamy tutaj nasze biny. Mamy serwis, który jak widać będzie miał wstrzykniętą politykę i DAO. Możemy sobie zobaczyć, w którym miejscu w pliku to siedzi. Widzimy, że politykę ma wstrzyknięty również VAT. Natomiast z fajniejszych rzeczy klik prawym, otwórz graf i widzimy strukturę wstrzykiwania naszych zależności. Ten graf jest read-only, nie możemy tutaj nic zrobić kompletnie. To jest tylko wtedy potrzebne, przydaje się, gdy nie używamy UML-a i możemy bardzo szybko wykpić jakąś tam dokumentację. Okay. No i chyba zobaczyć, jak, co tam w środku jest, jeżeli przyjmujemy aplikację w trakcie. Tak? Okej. No. Dobrze, więc to już chodzi o narzędzie proste, robi to co trzeba, czyli rysuje jakiś tam rysunek. Ono ma wsparcie również do Aspect Oriented, na którym również zasada się Spring. Być może tam jest więcej fajnych feature'ów. Przyznam się, że nie korzystałem z czegoś takiego, ponieważ nie, mi wystarczył UML i XML. Okej. Okay. Więc podsumujmy szybko. Ważności mają znaczenie. Oczywiście, jeżeli robimy bardzo szybki projekt, który mamy napisać, który ma działać pół roku i wiemy, że będzie wrzucony, nie będziemy się bawić w jakąś tam wspaniałą architekturę z podziałem na komponenty. Niestety to również tak się robi, gdy system ma 10 lat. Więc tak, ważności mają znaczenie. I version of control zachęca nas do tworzenia reużywalnych komponentów
lub wręcz naszych własnych tam mini frameworków. Rozróżniajmy Inversion of Control i Dependency Injection od tej pory. Spring zapewnia wstrzykiwanie zależności, ale nie jest to jego głównym zadaniem. On tylko zasadza się na tym mechanizmie, natomiast tak naprawdę służy do wielu innych wspaniałych rzeczy, do budowania pracy po prostu. Okay. To tyle. Teraz zgodnie z naszą nową polityką czas na przerwę. 5 minut przerwy, po której zapraszam na krótką dyskusję, pytania, o ile ktokolwiek wróci z przerwy. Słyszałem, że przyjąłeś projekt jakiś. Przyjąłeś projekt. Nowy? Nowy projekt od zera. No to nie było coś tam, że ktoś projektował, trzymał i kurwa. Ja jestem w tym projekcie 3 tygodnie. Ja jeszcze nie wiem, co system ma robić. Jedyny dokument, Jakieś pytania co do jakiegoś slajdu, czy może wrócić do któregoś slajdu, tylko nie tego z czerwoną pielęgniarką. No daj tą drugą. Daj na pewno. Okej. Tak może było na ten pierwszy slajd, że ci tam było mówić opisane co do... Agenda, tak? Tak. Tapetę musisz. Porozmawiajmy o drzewie. No, to co by scena. Pierwszy strzał w Google Spring, to był ten trzeci obrazek. Nie można znaleźć łatwo. Jeżeli komuś się podoba, no to pewnie znajdziecie. Sławek, czy miałeś do czynienia z AJB3.0, w tym jakieś aplikacyjki pisałeś, widziałeś i tak dalej? Masz jakieś porównanie, podejście Spring, inne tam klocki? I na przykład AJB, ale nie w wersji 2.0, której wszyscy jadą i tak dalej od dawna, ale 3.0. Tak naprawdę z 3.0 miałem doświadczenia, które mógłbym użyć do porównania, bo dopiero zaczęliśmy jeden projekt, teraz zaczynam drugi, ale już od strony tych bardziej jakby architektonicznej, a nie schodzenia do tego, ale inaczej, jakiś aspekt, na który moglibyśmy to porównać. Aspekt. Zagadnienie. To znaczy, nie no, bo masz taką alternatywę, że możesz sobie usługi popinać za pomocą springowego Inversion of Control, tak? Mhm. Możesz sobie w AJB definiować jakieś tam biny, tak? I te biny realizuje konkretne usługi biznesowe. Okay, teraz już mamy jakieś tam wstrzykiwanie na resursy. Lepiej to wygląda. Na pewno w tym momencie można się zastanowić na AJB w trzecim wydaniu. Natomiast tak jak pokazywałem historię, kiedyś gdzie tam zaczynałem z kolegą, który tam siedzi, się przysłuchuje, i drugim również, alternatywa praktycznie nie istniała, bo w wersji 2.0 nie było w ogóle czym gadać. Ale teraz jest. Teraz już jest i teraz nie upierałbym się, że to jest jedyna, że Spring jest jedyną z przodrową. Już w tym momencie można to rozważyć. Na pewno. Dlatego jeszcze SIM i jego wspaniała jednowarstwowa architektura. Okej. Okay. Ale do aplikacji z kalesonami jest dalej. Właśnie. Każdy młotek ma swoje zastosowanie. Na pewno złe podejście jest takie, że mam jeden młotek wszędzie widzę gwoździe. I przy tego spokojnie rozpadło. Trzeba tak robić, żeby się narobić jednocześnie, żeby było dobrze. Tak.
Mam pytanie jeszcze co do tego narzędzia, które pokazywałeś, badań Eclipse'a, tak? Czy ono ma coś, bo mnie w ogóle boli we wszystkich frameworkach, jakie są, konfiguracja w XML-u, machnę się gdziekolwiek, zrobię literówkę i potem siedzę nad tym odzorowanie było, żeby cokolwiek znaleźć. Okej, okay, wiesz, akurat to ale chyba nawet, literówka? To nie jest, to nawet nie jest... nie w składni XML-a, nie, no bo to... Tylko to w narzekinów. Na przykład. No, jedyna rzecz, którą używam. Nie, to nawet nie jest kwestią narzędzia, co walidacja XML-a, ponieważ... Nie wiem. Tutaj Sławek przerzucił dość to. Weź jakiegoś. Ponieważ mamy schemat dosyć szczegółowo opisany. Przykładowo, jeżeli mam order DAO i sobie powiedzmy szczyknę DAO A. To powinien znaczyć. Weź to przy tej kontrolę S. Właśnie, mamy problem. Jaki? Nie znalazł. Ale o tego typu literówki chodzi? Połączenie między Springiem a aplikacją, nie w środku. Springa. Aha, już później używanie. Tak, tych... tak, że tu gdzie dziura się. No nie ma czegoś takiego. Okej, stary indiański trik. Ale wygląda tak. Nie, jest podpowiadanie klasy. Jakoś tak, że to gdzieś tam było w starym Springu jako sugestia, że static string, jakiś tam name. I właśnie to nie, nie kończ tego przykładu. Co? Nie kończ tego przykładu. Właśnie. Więc. Bardzo kiepskie rozwiązanie, ponieważ problem jest, że potrzebujesz dwóch instancji tego wina. Co wtedy? To jest dokładnie ten sam problem, który występuje przy adnotacjach. Natomiast tak naprawdę. To coś jest, znaczy nasze obiekty są wstrzykiwane tak naprawdę aż do warstwy prezentacji, która zazwyczaj jest w jakichś skryptach, prawda, i tam nawet nie mamy Java, tak. Natomiast jeżeli kojarzy to hexadelowy plugin do Sima, potrafi odnajdować ze skryptu klasy, więc pewnie bardzo łatwo, być może ktoś nawet już go wbudował, żeby sięgnął aż do integracji do Springa, nie wiem. No to Spring IDE też ma to. Tam jest podpowiadanie składni, jeżeli chodzi o nazwę binu, z bieżącego kontekstu, masz możliwość podpowiadania składni nazwy klasy, więc klasa ci przeszukuje i te wszystkie rzeczy są. Ale chodzi nam coś takiego, że jeżeli masz edytor JSF jakiś, i w nim na przykład podpinasz sobie bina do Springa. No niestety. No. Nie wiem, no, ale jakby się to jest kwestia czasu, ktoś wiesz, też robi. Kilka plików konfiguracyjnych do Springa i wiesz, między nimi jakieś biny strzykujesz, to jest. No, tym możesz sobie zdefiniować tam zbiór plików XML-owych, które ma przeszukiwać. W tym IDE, tak. Właśnie. To nie jest takie straszne. Ma kilka feature'ów, które można sobie wykorzystywać. Jakieś tam warningi typu zdefiniowany bin, także daje się tego używać i na pewno jest lepsze niż edytor zwykły edytor XML, tylko kolorowany składnik. Tak naprawdę z doświadczenia powiem, że ta konfiguracja w XML-u bardzo szybko powstaje na początku, robimy ogólną strukturę aplikacji, później powoli się rozszerza, a na koniec fasona, że twarz nawet rok końcowa, kompletnie nic nie zmienisz w XML-u. Wszystkie zmiany są w implementacji tych klas. Tak wygląda niestety proces wytwórczy. Prawda? Koledzy mogą potwierdzić, kiedy ostatnio coś zmieniliście w XML-u, a mimo wszystko aplikacja może cały czas nie działać, bo wszystko dzieje się tak naprawdę w Java. Także ten XML, jak mówię, początkowa faza, a później już niewiele rusza. To znaczy jest odejście od tego wydzielania sobie usług? Nie, nie, po prostu nie, chodzi mi o to, że masz powiedzmy 20 usług, bardzo szybko je zaimplementujesz w sensie szkieletu aplikacji, a później już aplikacja się nie rozwija. Nie ma nowych usług na przykład, nie ma nowych DAO, nie ma nowych tabel, wszystko dzieje się albo popraw widok, przesuń checkbox, przesuń button, albo zmień implementację javową już logiki, natomiast XML-a nie ruszasz, bo nie masz takiej potrzeby już. Tak mi się wydaje, że tak. Jedyne konieczne, żeby zruszyć tego XML-a, to jest tak, dokładanie aspektów, to się raczej zdarza. Z własnego doświadczenia wiem, że tam się po prostu, nie wiem, jakieś logowanie trzeba dołożyć, streamingować transakcje. Także to się robi. A co do binów, to tylko się dopisuje nowe tak naprawdę.
te, które istniały, to nas żyją i żyją. I to, co zauważyłem, to jest kiepskie podejście tego typu, że rozdzielasz sobie konfigi na warstwy. Mam konfig jeden z serwisami, drugi z DAO, trzeci z... Jednak nie? Topię. Ale jak jest, właśnie, jak jest typowo? Kiepsko, dlatego że w tej chwili u nas w projekcie jest tych, wiesz, w każdym z tych konfigów jest 115 binów. Aha. Jest, jest po prostu masakra. Więc bardziej pionowe. Pionowe rozdzielenie, a jeżeli potrzebujemy was, to jakaś konsekwencja na zewnątrz była. Tak, tak to w tej chwili widzę. Ale znowu przy pionowym masz ten problem, że między pionami coś się również wymienia, więc to musisz gorsze spaghetti. To, że się między pionami wymienia, to to zawsze będzie. To można to lepiej... To zależy, jak aplikacja jest zbudowana. W jakim sensie? No, od struktury, co tam jest lepiej pionowa, co za nim poziomo. I pionowo, i poziomo się buduje, tylko chodzi o konfigurację, że masz albo zrobić pionowo, albo poziomo. No bez dwóch tych podziałów na pliki nie możesz mieć, musisz to już kombinować. Co do wymiany w zależności między pionami, to znowu czteroliterowy skrót OSGUR. Mhm. I wtedy możesz eksportować tylko pewne szczególne biny z danego pliku. Właśnie, to jest odpowiedź. Ale póki co to trzeba pilnować tego ręcznie. Właśnie, jeszcze wracając do tego, możesz sobie tworzyć jary, jakby takie komponenty, gdzie masz ileś tych binów, gdzie wystawiasz jakby z kontekst na zewnątrz. Ale wcześniej jeszcze wrócę do jednej rzeczy, pro tego co mówiłeś, że tak naprawdę tworzysz ileś binów, one od 5 lat sobie siedzą, dodaje się tylko nowe. Właśnie, trzeba się zastanowić, czy tak naprawdę potrzebujemy w trzech zależności, bo podałem zalety, że można sobie testować, że można sobie budować z klocków, można wymieniać te klocki, można być wdrożenie i tak dalej. Można. Nie, że można. Pytanie, czy będziemy to robić, jeżeli wiemy, że dobra, mamy taką kulturę pracy, że nie robimy testów. No to nie wydurniajmy się, że sobie otwieramy ścieżkę na testowanie. Nie, nie będziemy testów nigdy robić, nie szukujmy się. Taka rzeczywistość, tak? Nie będziemy tak naprawdę wdrażać u klienta, u nowego klienta czegoś, zmieniliśmy XML, bo aplikacja ma tak badziwiastą architekturę, że nie da się wyjąć jednego po jednej polityki, włożyć drugą, bo dużo więcej zmian trzeba robić i tak dalej. Także samo użycie wyszukiwania nie załatwi tego. To musi być włożona jakaś tam praca umysłowa, żeby to fajnie zaprojektować. Jeżeli jest to fajnie zaprojektowane, to już wtedy tym XML-em i Springiem można sobie to fajnie poskładać, ale sam XML bez porządnego projektu nic tam nie da się. Jak dla mnie Spring używany tylko do wstrzykiwania zależności, totalnie nie ma sensu. Przerost formy. Bo dokładnie to samo mogę sobie napisać, wydzielić pewną klasę, która mi załatwia wszystkie zależności. Mm-hmm. Tam sobie new serwis, new DAO, powstrzykiwać setterami czy konstruktorem, jak to woli. Mieć ten tak zwany kontekst aplikacji jako klasę Java. Zalety. Na poziomie kompilacji mam sprawdzenie typów, nie pomylę się, żadnej literówki nie zrobię, kompilator od razu żyje błędem, jeżeli coś nie da. Spring dopiero, moim zdaniem, się zaczyna wtedy, gdy potrzebujemy integracji z jakimiś wszelkiego rodzaju technologiami, których skróty wszyscy znamy, z jakimiś frameworkami prezentacji. Tu dopiero jest siła Springa. Dokładnie, dlatego też na początku mówiłem o ogólnej koncepcji inversion of control i wstrzykiwania zależności. Sam kiedyś zrobiłem coś takiego, o czym mówił Marcin. Był projekt, gdzie powiedzmy, widziałem, że jest jakieś wstrzykiwanie, wiedziałem, że z 5 do 10 się rozszerzy ilość komponentów wstrzykniętych, na pewno nie więcej, więc sobie zrobiłem własny wstrzykiwacz, gdzie miałem podejście, powiedzmy, tagowanie czegoś interfejsem. Jeżeli coś implementowało interfejs klient terminala kart, to wtedy wstrzyknijmy coś. Tam było chamskie wstrzykiwanie po interfejsie, ale uznałem, nie będę używał do tego Springa ani nawet innego frameworka, no bo nie ma sensu. Koncepcja jako taka fajna, ale domowej roboty klaska, która ma tyle kodu, załatwiła mi tę sprawę. Z czasem oczywiście kod jest przygotowany na wejście Springa i z czasem można go wprowadzić, gdy już znamy, że ciężar jest taki, że warto. Ale
ważniejsza jest tutaj sama koncepcja architektoniczna niż konkretne narzędzie, które użyjemy, żeby to zrealizować. Jeszcze co do tematu integracji różnych technologii, które integruje Spring. Sama taka podstawowa dystrybucja Springa ma dużo rzeczy, ale jak komuś jest za mało, to zwracam uwagę na taki projekt Spring Modules. Tam jest dodatkowo jeszcze cały spis innych technologii, w szczególności to, co mnie miło zaskoczyło. I z czasem miałem potrzebę użycia repozytorium dokumentów. JackRabbit, może ktoś słyszał. Więc no, potrzebowałem tego użyć. No, to dokumentacja JackRabbita, tam jest cała lista, 15 klas, które trzeba uruchomić, pokonfigurować to. No, stwierdziłem, że nie chcę się tego robić. Po prostu leniwy jestem, nie będę tego robił. Więc w Google JackRabbit, dwa słowa, JackRabbit Spring. Pierwszy link, Spring Modules, jest tam odpowiednia klaska, która opakowuje te wszystkie rzeczy. I znowu używam sobie repozytorium dokumentów, deklarując dwa biny w konfiguracji Springa. Temu podobnych rzeczy tam jest jeszcze wiele innych. Także naprawdę chłopaki od Springa zrobili dużo roboty, żeby te wszystkie różne technologie, różne frameworki poskładać do kupy. Wtedy można dobrą aplikację zrobić, pisząc tylko kawałek XML. Dobrego szkoły będę jest XML. A nie coś bardziej sprawdzającego typu na przykład. Oczywiście konfiguracja, którą pokazywałem w XML-u, to jest tylko jakby fasada XML-owa do całego API, gdzie możemy sobie normalnie z palca, z Java pisać, po prostu składać te obiekty. Cały application context ma tam swoje API i można to pisać z palucha. Na przykład można sobie, nie wiem, zaczytywać z bazy, jeżeli ktoś tam jeszcze tego typu akcje robi, i na podstawie zawartości bazy, używając API, coś tam sobie składać cały kontekst, szybko to wszystko. Że być może to by było to rozwiązanie, jeżeli chcesz kontroli typów. Znaczy nie wiem, czy to API jest otypowane. Może ma nawet nie być. Podejrzewam, że tak się skończy na tym, że w innej tak trzeba to nazwę wyciągać, więc tak naprawdę po co? Znaczy słyszałem o takim projekcie Java Config do Springa, gdzie konfigurację piszesz jako klasy Java. Ale nie przyglądałem się temu, nie oglądałem tego, więc nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Alternatywa jest. Nie kończy. Mi się już podoba. Ja mam swoje młotki. Okej, okay. Wróćmy może do agendy. To będziesz się od razu pozbywał tych kodów źródłowych, czy jakoś, wiesz... Okej, ale tutaj nic nie ma. Znaczy, dobrze, mogę to udostępnić, tylko pozbędę się tych transakcji, bo nie chcę się tego upubliczniać, bo to jest poka krzemu upanego jeszcze. No ale tutaj można zauważyć integralność wstecz, bo 2.5 uruchomić. Właśnie, to się uruchamia. Ten starodawny XML bez aspektów jeszcze działa. Możesz wydrapać swoje imię stamtąd. Okej, jakieś pytania do któregoś może, czy zagadnienia, czy slajdu? A czym się różni używanie takiego Springa? Aplikacji Java SE? Czym się różni w porównaniu z webowym? Właśnie, ja w aplikacji standalone pokazałem coś takiego, że tworzymy sobie ręcznie kontekst aplikacji i z niego wyciągamy po kolei biny, to są potrzebne. Ale jest coś takiego jak Spring Rich Client Platform, coś takiego jest, nie wiem co to jest. Kiedyś inwestygowaliśmy dokumentację ze starych dobrych czasów, była autystyczna i nie dało się tego nic zrozumieć. Ale jeżeli jest Rich Client, to jest na Swingu. To najpewniej jest integracja ze wszystkim, nie wiem jak to działa, ale jeżeli standalone, to może sobie poszukać. To ma tak naprawdę z Springiem, przynajmniej tak po takim pobieżnym przejrzeniu, niewiele wspólnego, bo to jest poza nazwą może. No i jakby konfiguracją w XML-u, gdzie tam możesz wiązać w formularze czy coś w tym stylu. Tak naprawdę pod spodem to jest
framework taki nabudowany na Swingu do aplikacji MVC. Do bindowania widoku. Bindowanie modelu, tego typu rzeczy, jakieś perspektywy, widoki, coś a la Eclipse RCP. Szczegółów niestety nie znam. Swoją drogą jest dosyć żałosne, że w 2008 roku jeszcze nie mam porządnego frameworka do aplikacji ze standalone. Dlaczego? A po co jak wszyscy piszą webowy? Właśnie. Jedyna słuszna doktryna, racja. Nie ma się z czego śmiać. Ostatnio chciałem napisać jakąś testową aplikacyjkę. Zacząłem od servletu. Złapałem się za głowę i co ja robię? Żeby przetestować jakąś bibliotekę. Nie wiem, co to było. Może to zmieniamy te standardowe? Przeraz? Może tego już nie będę na lewie, nie przyjęcie komputer, znaczy terminal zamiast. Ale to jest no ale no była jakaś prezentacja o NetBeans Platform, o Eclipse RCP. Są jakieś kurcze kabury do robienia takich standardowych. Tak, wszystko fajnie. To dlaczego tego nikt nie używa? Dlaczego pisząc jakąkolwiek aplikację typu Enterprise, rzeźbimy wszystko w HTML-u i próbujemy w tym HTML-u jak gdyby udawać po prostu okienka jakieś, komba i tym podobne. Przyczyny, nie wygramy kontraktu, jeżeli to nie będzie web. Może tak, przez... Nie, tak się nie pozna. Można powiedzieć, że to jest web. Tak, zrobicie do stronę, z której się web starty uruchamiasz. Kiedy ostatnio byłem na szkoleniu i na przykład. Gdzie prowadząca szkolenie występowała jako ekspert w sądzie podczas rozprawy, gdzie twórca oprogramowania dostarczył jakiś sheet klientowi i bronił się w taki sposób, że on spełnia kontrakt, a w kontrakcie gdzieś było napisane, że to ma działać. Może kto wygrał? Nie wiem, to jest to może być ciekawsze od samego pytania. Też słyszałem historię o Finlandii, była firma, która zajmowała się tym, że wygrywaniem kontraktów. Więc stawiała ofertę z piękną stronką, która prezentowała jakiś tam jakby zalążek systemu. Oczywiście wygrywała ten kontrakt, to było super po prostu graficznie. I później kompletnie nic nie robili. Oczywiście sprawa kończyła się w sądzie, bardzo fajnie, oni okej, bardzo chętnie pójdziemy, na wszystko się tam okej, zgadzamy, tylko trik polegał na tym, że oni wcześniej brali zaliczkę, taką, która przewyższała koszty sądowe. No i dobra, podpisujemy, oddajemy wam kasę, ale wynegocjowali sobie mniej niż faktycznie wzięli, więc na tym zarabiamy. Jakieś wady stosowania Springa? Spotkałeś się z jakimiś problemami? Znaczy, tak. Patrząc na to, co oferuje wyszukiwanie Springa i to, co na przykład nowoczesne frameworki, tak jak SIM, no to paru feature'ów nie ma. Nie ma tego odstrzykiwania, nie ma jakby wstrzykiwania do kontekstu. Czy to też można się spierać, czy to jest eleganckie i fajne, ale póki co może być troszkę za to w tyle. Choć niekoniecznie, bo generalnie na pewno praca trwa i nawet jeżeli chwilowo są trochę do tyłu, to za pół roku będą mocno do przodu. Więc to nie jest jakaś skamielina. Tak, jeżeli nowe pomysły się pojawiają, one na pewno będą wciągnięte do specyfikacji. To jedna rzecz, jeżeli chodzi o jakieś rady. Swego czasu była straszna. Tam wojna w sieci, na forach między Springowcami i Hibernate'owcami o to, że Hibernate'owcy zarzucali Springowcom, że nie rozumieją, co to jest Hibernate, a Springowcy zarzucali, że no, tam są w ogóle głupi, nie? I szło o DAO, o ten Hibernate DAO support, nie wiem, czy ktoś tego używa. Ostatnio, jak parę miesięcy temu, Springowcy się przyznali, że ok, to jest deprecated i już nie używajcie tego. Generalnie, co mi się nie podoba w Springu, to, że promuje proceduralne podejście, czyli mamy warstwę serwisów, czyli chamskie paczki procedur, tak naprawdę, nic innego, udają obiekty z metodami.
teraz w tym momencie jakaś tam była dyskusja na forum Springa. Okay, wchodzi domain driven design. Jak to się robi w Springu? Nie bardzo. To jest bardziej. Bo wspiera tą architekturę jeszcze z Java Enterprise, czyli procedurą. Mamy NCM, anonimiczny model, nad nim procedurki. I możemy to robić na 150 sposobów, bo Spring to wszystko integruje. No tak, ale nie ma tych nowych tych prądów myślowych, obiektowych bardziej. Jakbyś to z czasem będzie, pewnie. Ale w tym momencie tego im brakuje. Są jakieś rozwiązania typu ProTest, są jakieś pomysły, tak jak z tym Configurable, o którym mówiłem. No jest, ale to nie tak to powinno wyglądać. Ale czy to traktować to jako wadę? Jeżeli chcesz iść w stronę DDD, to jest to wada. Jeżeli cię to nie obchodzi i tak, takie starsze podejście zadowalające, bo nie zawsze musi być złe, to ta wada nie istnieje. A jeżeli chodzi o próg wejścia w Springa i te wszystkie połączenia Springa z różnymi innymi frameworkami? Właśnie. Wydaje mi się, że jest dość duży, ale może to jest moje subiektywne odczucie. No tak jak ze wszystkim. Wszystko jest łatwe, dopóki ktoś ci tego nie zamota. Problem tak naprawdę z progiem wejścia jest, no to jest kwestia dokumentacji. To piszą różni ludzie i pewne części są autystyczne, bardziej lub mniej. Z czym by to porównać? Czy to jest... No nie, na przykład wstrzykiwania zależności. Czy sądzicie, że to ma wysoki próg wejścia, czy nie? Nie patrzcie na mnie. No to właśnie to jest ciężko stwierdzić. No to jest jedna książka. Chodzi o próg wejścia. Aha. No nie, czy w ciągu pół godziny można zrozumieć, o co chodzi tutaj mniej więcej? Zrozumieć ciało, że to jest innego. To zależy, czy tu... Można to zrozumieć w kilka dni. Naprawdę, takie już minimum, żeby rozumieć kod, który się zastaje, powiedzmy, może napisać własnego, żeby zrozumieć te kilka tagów tak naprawdę, main property, to jest tak naprawdę sedno Springa, pomijając całe AOP i te wszystkie integracje, które on dodaje, to można zrozumieć dosyć szybko. Żeby wejść trochę w szczegóły, nie wiem, kwestia przeczytania kilku rozdziałów z książki. Której? Ta, co jest na rynku po przeczytaniu drugi raz dopiero rozjaśnia. Tej czerwonej jeszcze o Springu 1.2. Ja się z niej liczę. No właściwie nie wnosi nic poza tym, co jest w dokumentacji na stronie. Właściwie problem Springu jest taki, że on nigdy nie wstępuje sam. Zawsze integruje wiele rzeczy i teraz ktoś wpada w projekt, no i mówią, to jest Spring, naucz się tego i będzie się schodzi. No dobra, ale nagle wchodzi mu Hibernate, JSF, coś tam. I to tworzy ogólny taki chaos mentalny i jakieś tam blokady poznawcze i po prostu nagle za dużo. Problem jest, to może nie w Springu leży, a w tym, że dużo rzeczy dookoła zawsze jest. Swoją drogą, jak się pracuje w teamie, to ile razy trzeba tak naprawdę wchodzić w Springa? Przeważnie jest tam w grupie ktoś, kto się do konfiguracji zajmuje, jest jakiś architekt czy projekt główny, który tym wszystkim zarządza. Czasem ci powie, o co chodzi. Tak naprawdę twoim zdaniem, jak przychodzisz do takiego zespołu, jest co? No wklepać tą logikę i te klasy Java tak naprawdę. Chyba, że przyjdzie. I moim zdaniem tutaj jest próg wejścia niski, no bo piszesz ten zwykły podżo, no i nic więcej. Jeżeli mamy dojrzały proces wytwórczy i jest tak, jak mówisz, to zobaczcie, jak wygląda Spring. To jest konfiguracja na zewnątrz i możesz nie wiedzieć. Dostajesz specyfikację, powiedzmy, napiszesz zestaw klasek, które robią to i to, to na wejściu, wyjście, interfejsy. Ale nie wiesz, że to kiedyś wpadnie w Springa i tam będzie w nim pływać. Znaczy, to teraz Sławek nie przerażasz, nie? Bo sprowadzasz programistów do ludzi, którzy dostają UML-a i klepią te klasy, tak? Właśnie, no trzeba... Zastępują generator Java narzędzi UML-owych. Może w DDD jest, też na tym polega, że programista ma cały czas kontekst z architektem i analitykiem. Trzeba rozróżnić koder, programista, deweloper, to są wszystko... U nas to się wymienię stosuje, ale no... Różne rzeczy. Wszystko jest informatykiem, wiem, ludzie z zewnątrz, zrób mi morgę. Zrób mi komputer. Naprawdę.
Ale to odstrzykiwanie, to nie jest sztuczny twór? No bo jeżeli ja potrzebuję coś wstrzyknąć przed wywołaniem metody, później odstrzyknąć, no to to powinien być parametr po prostu, a nie jakieś cuda niewidne na kiju. To właśnie są dwie rzeczy. Odstrzykiwanie, nie wiem jakie jest poprawne tłumaczenie, jest coś takiego. Wywołuje się metoda, to jest to wstrzyknięte, przerabiamy to coś, to nabrało nowej wartości biznesowej i teraz robimy dwie rzeczy. Wystrzykujemy to z powrotem do kontekstu po to, żeby za chwilę inny obiekt to sobie wziął. A druga rzecz, to co było wstrzyknięte, zerujemy tutaj. To nie istnieje, ponieważ gdy nagle ktoś zawoła znowu ten obiekt, do którego było wstrzyknięcie i zapomniał dostrzyknąć swoją świeży obiekt, tą zależność, to nie zauważy błędu, nie zauważy nula i coś tam popsuje, nie będzie wiedział, co no to właśnie. Więc o co chodzi? Czy wyzerować to, co było wstrzyknięte, czy odstrzyknąć to na zewnątrz do kontekstu? O którą z tych rzeczy chodzi? Raczej wyzerować. I tak? I jaki parametr? Czyli? Nie, no jeżeli coś wstrzykujemy i później mamy wyzerować, żeby no później ktoś nie zapomniał, no to to powinien być chyba oddzielny parametr, a nie... Parametr czego? Metody. Aha, ale że to nie powinno być jakieś konstrukcje. Wiem, to za chwilę dochodzimy do czegoś, co było dawno temu i zmienne globalne. No dokładnie. Właśnie to mi się też w Simie podoba, że mamy zmienne globalne tak naprawdę. A teraz o propos parametru. Chciałbyś metodę, która ma w parametrze odstrzyknij czy coś tam. Nie. Zamiast wstrzykiwać i odstrzykiwać, to dodatkowy parametr i na przykład. I to parametr co by mówił? To co jest do wstrzyknięcia. Że używaj teraz tego. Z jakimś kontekstem. Na przykład politykę przekazujesz w parametrze. Dokładnie. Metody. A nie odstrzykujesz, wystrzykujesz. W parametrze którym? Tej biznesowej? Tak, to jest trochę też. A czy to dobre. Można lepiej załatwić? No nie, ale bo to już nie jest inversion of control, bo tutaj gdy budujesz swój system, to jesteś wbrew tej idei, ponieważ musisz użyć biblioteki i wywołać bibliotekę z parametrem. Tutaj nie. Bo to jest, idea odwracania kontroli jest taka, że deklarujesz swoje komponenty. Ale to wtedy możemy robić jakby bazę posługującą się daną polityką i dopiero na niej operować. A nie mamy bazę, wstrzykujemy politykę na chwilę, operujemy, wystrzykujemy, znowu wstrzykujemy i paranoja. Co? Napiszmy na gabel. Nie, musiałem to zobaczyć. Znaczy, mi się wydaje, że to był problem polegający na tym, że to jednak coś wyszło z góry, a tak to po prostu wygląda, a całe debechy był jakby od spodu. Czy ta idea odwracania kontroli, czyli deklaratywnego składania komponentów, że tak naprawdę masz bibliotekę i ty nie używasz API biblioteki, bo to nie jest biblioteka, to jest framework, to jest coś, co ma od góry do dołu zamkniętą strukturę, tylko przed tym, jak to ożyje, wstrzykujesz mu z boku, co mu jest potrzebne. Chodzi o to, że tak to może... nie imperatywnie, a deklaratywnie. Tak, wychodzimy wyżej i tracimy pewne umiejętności. Cześć. Wchodzimy wyżej i tracimy jakie umiejętności? No pewnie. Jakie? No w tym momencie te, które podałem. Proponuję, załóżcie sobie wątek na forum. No. Znowu będzie ciągnął tam przez 30 postów. Dobra. Jeszcze jakieś pytania, bo widzę, że nam ludzie uciekają. Co to jest reifikacja? Medytujemy. Aha. W którymś wykładzie. A bo tak piękne słowo, lubię go używać, bo to właśnie jest takie nurtujące. No. Pan ma Google. Właśnie. A pod ręką nie ma Google, więc to więc to jest, to ma jakieś tam znaczenie w socjologii, coś tam to znaczy, natomiast tak ogólnie to jest coś pomiędzy, tak jak tam było, między ideą a implementacją. To jest jakby urzeczywistnienie jakiegoś pomysłu, ale jeszcze nie takie jakby namacalne, konkretne, tylko jakby... Coś, czego używamy na co dzień, czyli kolejna warstwa obszaru. To jest jakby... jakby pomysł na implementację. To nie jest sama w sobie, tylko to jakby już pomysł, jakby kształt, tak, projekt, ale jeszcze nie implementacja. Ale jest fizyczny. Natomiast ma to wiele znaczeń jakby w konkretnych dziedzinach, mają jakieś tam sobie znaczenia własne, ale jak dotrzecie do takiego ogólnego, to jest coś takiego właśnie. A, to jednak sprawdzę Wikipedię.
Właśnie nie, właśnie nie. To znaczy, że implementacja ci... Tam znajdziesz właśnie socjologiczne wyjaśnienia jego pamięta. Ale no, szukaj, szukaj. Na Google napisać jakoś. To znaczy, że słowo implementacja tutaj ci nie pasuje? Dla dependency injection? Mhm. Nie, 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 bo to nie jest nic konkretnego, to jest tylko pewien sposób. To realizacja. Realizacja, ale ona jeszcze nie działa. No, coś zrealizowane, to już jest coś... Podejście do realizacji, tak. O, bardzo dobrze. Abstrakcyjna realizacja. To jest klasa abstrakcyjna, bez implementacji. No. Okej, znowu szukam nam agenda. Coś jeszcze z tego? Mam taki slajd skończonko, jeden. Okej. Nie. Który? Nie, nie, nie jest to koniecznie. Tam co była konfiguracja, ale to nie. Z tym wstrzykiwaniem, tak? Mój autorski pomysł na wstrzykiwanie CDN. No. I później dalej. Więc tak, problem polega na tym, że chcemy to wstrzyknąć tu. To rozumiem, ale tak. Dalej, to też nie kończy na to, że wstrzykujemy te dwa obiekty do serwisu, tak? Politykę do serwisu. I akcję też. Znaczy, nie, ponieważ serwis tutaj na przykład używa DAO czy czegoś i sobie używając tego DAO wyciągając, właśnie tego zadania. Sorry. Serwis zawoła persystencję, żeby wyciągnęła coś. To mam mu wyciągnąć, to sobie na tym popracuje, na tym co wyciągnął. Popracuje, coś doda wartość między sobą i z powrotem zapisze. Kiedy strzykujemy politykę do ONC, tam później jest, tak? Że... A kiedy? Ona jest strzyknięta tutaj na stałe, powiedzmy. I powiedzmy serwis sobie wyciągnie coś z DAO i dostanie ONC z DAO. I zanim zacznie jej wydawać metody biznesowe, rozkazy wywołania, to wcześniej ustawi jej politykę. Najpierw ustaw politykę, a później rob biznes. I ten biznes, który robi ENC, na przykład zależy od polityki. Znaczy, skoro jesteśmy przy tym przykładzie, może trochę później, no ale dobra. Dlaczego, na czym polega ta lepsza, dlaczego wywołanie metody biznesowej na ENC jest lepsze, niż wywołanie jej z poziomu serwisu i przekazanie ENC w parametrze? Dla mnie to jest... Aha. Jedna bajka, bo jak ja wywołuję tę metodę na ENCI, to wskazując już na taki najniższy poziom, to jednak ta ENCI jest gdzieś w tym ukrytym parametrze przekazywana do metody. Tylko w innym miejscu leży logika, w innym miejscu zadeklarowana jest klasa, metoda. Dlaczego to jest lepsze? Ponieważ ta logika ściśle przylega do miejsca, gdzie jest potrzebna. Na przykład, nie wiem, jako przykład niech tu będzie zamówienie. Co powinno umieć zrobić zamówienie? Podać swoją wartość. Co to znaczy? Przejdź po produktach, sumuj ich wartości, odejmij rabat, coś tam. To jest ta odpowiedzialność. I teraz to pobieranie wartości możemy używać w wielu różnych miejscach, bo zauważ, czym się kończy powielanie logiki w serwisach. Znaczy trzymanie logiki biznesowej w serwisach. Ona jest powielana, bo przychodzi nowy człowiek, serwis mamy 1500, on już nie wie, że gdzieś to było, znamy to. Zaczyna powielać, kopiować, 4 razy to samo robimy, a gdy jest ENC, to on wie, wartość ENC jest... Ale nic nie zyskujesz, bo za chwilę ten nowy człowiek napisze nową klasę ENC. No bo zadawa to też zechce powiedzieć tą logikę. Bo będzie szukał od innej literki, tak? No trochę będzie miała. No, oczywiście, wiadomo. No to nie jest, moim zdaniem to nie jest metoda na problem jest taki, że właśnie musisz takie dziwne sztuczki robić, na przykład jeżeli ta logika potrzebuje jakichś zależności, to musisz robić jakieś dziwne sztuczki, żeby te zależności spełnić. Co więcej, za chwilę powiesz, że przynajmniej widziałem takie już przy okazji domain driven różne przykłady, że ENC w końcu ma metodę save. Zapisz się. Są różne podejścia. Skąd ta ENC ma być, gdzie ona może zapisać? Ja nie jestem za tym, żeby ona miała się zapisać. Ja też zdecydowanie. Dla mnie to jest... Ona ma być czysta, nie ma żadnych technicznych kodów, jest tylko biznes. Natomiast to, czy mówisz, że będą kolejne zależności i tak dalej, w DDD ENC jest tylko jedną z wielu figur
którymi żonglujesz. Masz jeszcze serwisy, które są mniej więcej tym samym co to, tylko że mają biznes, a to ma logikę już aplikacji, czyli przepływ, co kolei trzeba zrobić na przykład. No, może wracając do scenariuszy. NC Save, to takie VJB jest 3.0, że tak naprawdę kontener EJB interceptorami wykrywa, że została wykonana jakakolwiek metoda save jakiejkolwiek NC i on już wie, gdzie on ma zapisywać, persistować do bazy, do XML-a, czy wysłać jako web service komuś. Mhm. Czyli tak, Encja ma save jednak, ale skąd wiadomo, gdzie to później puścić? EJB wie kontener. On ma w konfiguracji, że... Że dana Encja idzie tu zawsze, tak? Znaczy, wszystkie powiedzmy, że będą szły do bazy, bo tak zazwyczaj jest. A czasami trzeba ją mailem wysłać? Właśnie. Masz to już konfiguracja spędowa. Zamówienia zapisujesz sobie zazwyczaj do bazy, ale ktoś chce mieć guzik eksportuj do pliku, bo gdzieś tam jest integracja z jakimś sheetem. No i w jednym specyficznym use case, w jakiejś tam klasie z drugiej aplikacji, jednak chciałbyś to DAO mieć inne. I to jest miejsce. Większość use case'ów, czyli z tej warstwy obiektów ma jakieś DAO, a jeden specyficzny use case ma całkiem inny DAO. To jest konkretny, specyficzny use case. A Encja nie powinno wiedzieć, w jakim jest kontekście uruchomiony, czy w takim use case'ie, czy w siakim. To jest ważne, ono ma swój biznes do zrobienia. Mi się wydaje, że jednak... Więc właśnie, teraz mamy bardzo fajny standard WebB i za 5 lat dopiero się zmieni, tak jak wszyscy odkryją, że jednak jest sens. Pytania jeszcze? Nie, idziemy już do domu, okay, to o architekturze sobie przyjmujemy.